Państwu. Witam serdecznie, Witku. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj gościć na kanale. No i chciałem przedstawić gościa z może niedalekiej takiej zagranicy, ale Witek mieszka na stałe w Niemczech i pomyślałem sobie, już zresztą od dawno tak myślałem, planowałem, żeby zrobić z Tobą nagranie, bo jesteś takim bardzo ciekawym człowiekiem. To ja zawsze lubię ludzi, którzy szukają, mają takie swoje źródła, unikalne, że tak powiem, bo w tym środowisku każdy zbiera jakieś tam puzzle do całej układanki, ale moim zdaniem ty masz takie specyficzne, takie unikatowe kroniki, książki, które po prostu nikt tam nie powiela, bardziej może po tobie tam ktoś powielał różne historie i to właśnie skłoniło mnie do tego, żebyśmy porozmawiali w luźnej rozmowie. Też nawet sam wiesz, nie planowaliśmy tematu, bo to chyba tak w sumie najlepiej jest, bo to jest tyle tematów i tyle wątków, że trudno tutaj wyznaczyć sobie jakiś jeden. Witek prowadzi kanał od wielu, wielu lat, Calwit. Znany jest właśnie z tych opowieści, Tajne bronie, projekty, tutaj jest playlista u ciebie, Albert Meyer. Dużo jest o UFO, o takich porwaniach też przez UFO, tajne organizacje, to też jest bardzo ciekawe, niezwykłe podróże, system gry władzy, hipotezy rzeczywistości, Oczyma reptylian, taki dość ciekawa seria właśnie. No i bardzo dużo takich właśnie, bym powiedział, rzeczy do poskładania, także bardzo taki nie do końca potwierdzonych, odkrytych, czy nawet poznanych przez świat, no ale właśnie o to chodzi, że wchodzimy w tą erę poznania, kiedy te drobinki, puzelki, musimy to składać w całość i jak to się mówi, umysł jest tylko jak spadochron, działa to wtedy, kiedy jest otwarty i musi być otwarty, żeby w tej epoce, że tak ja ją czasami nazywam epoka głupoty, bo wszyscy powtarzają coś, co niby według autorytetów jest oficjalnie dobre, znane, no ale tutaj chodzi o to, żeby jednak poznać jeszcze coś więcej, jeszcze coś poskładać w całość, prawda? Także tych teorii jest bardzo dużo, a według tradycji, no to tutaj Witka przedstawię jako konstelacja księżycowa Chitra Vedyjska. To jest w odniesieniu na niebie, jest to konstelacja Spicy między Panną a Wagą, ale tak naprawdę jest ona rządzona też przez Mars, czyli tutaj mamy ten atrybut wojskowości, chociażby ten temat tajne bronie i projekty. No to tutaj jak nie ma planety Mars, Boga Wojny, który zawsze jest z tym związany, to nie ma mowy, żeby ktoś tym się zajmował i nie był nacechowany tym Marsem. Także tutaj podam tylko takie dla porównania postacie, które znalazłem, które mają dwa takie atrybuty. To jest Lovecraft, amerykański pisarz, autor powieści grozy, ale głównie znany science fiction i fantasy, twórca mitologii Chutu, jednym z prekursorów fantastyki naukowej. To jest ten właśnie Lovecraft i Rudolf Steiner, austriacki tak. Filozof, mistyk, badacz spuścizny Goethego, twórca antropozofii. Steiner zyskał początkowo rozgłos jako krytyk literacki i filozof kultury, ale później znany był właśnie, też mocno uderzał w mistycyzm, filozofię. Także tutaj są takie dwie cechy, oczywiście osoby z różnych epok, urodzone gdzieś tam, gdzie indziej, w różnych datach, ale dwa takie znaczniki tutaj udało mi się przefiltrować. Ardra, bliźniak wedyjski, zodiak, tutaj jest 4 lipca, to jest Ardra, ona jest zawsze z komunikacją związana, żywioł powietrza, czyli mamy ten intelekt, zawsze powietrze było z tym związane. I węzeł, czyli jakby ten cel, jest w znaku ryby Vati. Jak są ryby, to zawsze jest miejsce odległe od macierzy, czyli odległe od miejsca urodzenia. Wtedy ludzie wyjeżdżają, tak jak tutaj Szukalski, ten nasz słynny z mojej miejscowości artysta, który właśnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Dokładnie taki sam węzeł. I czasami ludzie się dziwią, dlaczego to robią, dlaczego wyjeżdżają, a tutaj to jest. I dacie zakodowane, że jakbym powiedział, że to jest cel ducha czy duszy,
I czasami świadomość tego nie wie, dlaczego pewne mechanizmy nas w coś pchają, prawda? Także tak pokrótce ja później grafikami przedstawię tą konstelację Citry na niebie, bo to jest tam, ona zahacza o konstelację Kruka. I ten kruk właśnie jest bardzo często związany z takimi niewyjaśnionymi rzeczami. No, ja również z mojej strony tutaj dzień dobry wszystkim. I też jestem no, bardzo zadowolony w sumie z tego, że my się tutaj spotkaliśmy, aczkolwiek my już wcześniej się troszeczkę poznaliśmy tu i ówdzie, jednak jest to taki pierwszy też nasze spotkanie via internet, bym tak powiedział. Także wstęp był, tak jak to w moich filmach zawsze na początku jest. I tutaj może ja rzeczywiście. Wspomniałeś o tych różnych dziwnych, nazwijmy to, rzeczach, którymi ja się zajmuję. Zwróciłeś uwagę na to, że to są takie historie może mniej znane. To się zgadza. Taki właśnie był profil tego projektu, gdyż ja zauważyłem, że przyjeżdżając do Polski po 18 latach abstynencji, kiedy po raz pierwszy byłem w Polsce, zauważyłem, że scena alternatywna w Polsce, taką nazwę alternatywną, tam różnie się ona nazywa, ale wiadomo o co chodzi. I tam przeważnie wszystko, co się pojawia w tej scenie, w dużej mierze w każdym razie, to są historie, czy też powiedzmy różnego rodzaju fenomeny opisywane, czy też importowane, bym tak powiedział, z źródeł zachodnich, z anglojęzycznej sceny. Powiedzmy alternatywnej, niech tak będzie. No i ja widząc to, zauważyłem, że nie ma praktycznie, albo jest to w bardzo małym stopniu, czy w jakiś sposób przenikają do Polski informacje, które są spoza tej strefy anglojęzycznej. I to na przykład z racji tego, że mieszkam w Niemczech, a tutaj scena jest naprawdę bardzo bogata, jest gigantyczne, nie tylko gigantyczne archiwa historyczne, ale też przede wszystkim literatura, która jest potężna. I w sumie są tutaj, nazwijmy to, przypadki, historie, teorie, hipotezy, które są zupełnie nieznane albo bardzo słabo znane w polskiej strefie językowej. I rozpocząłem po prostu no, eksplorować, nazwijmy to, ten labirynt tego nieznanego. I wszystko to, co znalazłem, po prostu postarałem się w jakiś sposób udostępnić to słuchaczom właśnie w tej polskojęzycznej strefie. A źródła z większości, w 90% są to właśnie źródła niemieckie. Z tym oczywiście pojawia się tu i ówdzie problem, to nie jest mi oczywiście obce. Zawsze wiadomo, że te źródła niemieckie są różnie przyjmowane przez publiczność. No to ma różne takie podłoża historyczne, wiadomo, ale czasy się zmieniły i ja myślę, że warto po prostu też rzucić na to okiem, ponieważ no, byłoby szkoda, gdybyśmy pominęli to gigantyczne źródło informacji, które się tutaj znajduje. I jest tak, ja też zauważyłem, że ono często odbiega. Jeżeli weźmiemy tą narrację historyczną, i to mówię o takiej historii, praktycznie prehistorii, byśmy mogli powiedzieć, czy też badań nad naszą prehistorią, ja to tak nazywam, czyli momentu, w którym wyłoniliśmy się my, jakby z tej mgły historycznej, i zaczęły się dziać różne rzeczy tutaj na naszym kontynencie. Dlatego przeważnie te moje filmy dotyczą kontynentu europejskiego, jeżeli chodzi właśnie o prehistorię, ale są tam, jak też wspomniałeś, masę różnych tematów na kanale dotyczących też innych takich zjawisk, nazwijmy to tajemniczych. O, ja to tak bym uznał, Tak, tak, w skrócie. te historie niesamowite do podróży do wnętrza Ziemi, to naprawdę pamiętam, no to była taka gratka właśnie, bo one są naprawdę nieznane i tutaj dużo, tutaj czy nawet tutaj o Hitlerze, o te wszystkie różne dokumenty, prawda, z nim związane, o ucieczce do Argentyny,
No to też niesamowita rzecz. Wywiad z Lacertą, no to Tak. też nieważne już, pomijając ten fakt, czy to ktoś potwierdzi w 100%, czy nie, już sam fakt, jak się to słucha, to można naprawdę sobie stworzyć w wyobraźni taki koncept i kurczę, i tam dużo rzeczy logicznych jest w tej opowieści. Z perspektywy tej narracji w ogóle i z tego, jak ona to opowiadała, to jak się tak człowiek zastanowi nad tą ewolucją tutaj na Ziemi, no to faktycznie nasza ta ludzkość tu dostała, dostałaby takiego mocnego spida w przyspieszeniu z tym, co się dzieje na świecie przez ostatnie setki lat. To naprawdę jest to ogromne przyspieszenie. No a wcześniej no, jest taka kurtyna niewiedzy też. Pewne rzeczy się powielają, pewne rzeczy są jakby cyklicznie wracają. Mamy ten mit o Atlantydzie, która do dziś chyba u każdego człowieka, który to usłyszał. Ja w ogóle to ci muszę się przyznać, że jak miałem 10 czy 9 lat, jakby takie popularne kolonie zakładów pracy i wysłali nas do Czech na kolonie. I tam taki chłopak mi powiedział, czy czytałem o Atlantydzie, a ja mówię, ale co to jest? Ale tak coś mnie tknęło o Trójkącie Bermudzkim, Atlantydzie. I to był moment, kiedy ja zacząłem się tym interesować, szukać. Także jest coś, nie wiem, czy to jest pamięć genetyczna u ludzi, czy coś, że jednak każdy. Ja jestem zaskoczony tym, co teraz mówisz, dlatego że ja dokładnie to samo przeżyłem, czy też doznałem w wieku 8 lat. Na lekcji religii dokładnie mój, powiedzmy, sąsiad z ławki, który koło mnie siedział, przyniósł na religię książkę. Nie wiem jakiego autora, nie pamiętam, bo to już są lata. W każdym razie chodziło właśnie o tą mityczną dzisiaj, tak nazwijmy to, Atlantydę. On mi to opowiedział, zrelacjonował. No, ja byłem tak zaskoczony, mnie to tak wstrząsnęło. To właśnie było dokładnie to samo. 8 lat miałem dokładnie, to wiem na pewno. I to mnie tak wstrząsnęło, że mnie nie opuściło, No do właśnie. teraz mnie to nie opuściło. No i zaczęła się taka odyseja w poszukiwaniu tych właśnie tajemniczych światów, nazwijmy to, wspomniałeś tutaj właśnie o podziemnych światach, ale też właśnie ta Atlantyda, ta mityczna Atlantis, która jakby nie było, no pobudza fantazję wielu, przez wiele pokoleń, tak można było to praktycznie powiedzieć. No i się zacząłem również tym bardzo mocno interesować. No, wynik był zupełnie inny, właśnie na skutek tych źródeł, które ja użyłem, czy też które do mnie dotarły, ponieważ wcześniej, podobnie jak ty, jak większość słuchaczy, to, co na temat Atlantysu napisane, no to przeważnie były to źródła, powiedzmy, anglojęzyczne, z małymi wyjątkami, jak na przykład Erich von Däniken, który opisywał to również jako obywatel Szwajcarii, nazwijmy to, ale temat bardzo popularny. No i w sumie można powiedzieć ogólnie bardzo mocno znany pod pewnym kątem. Ja zderzając się z tym mitem, z tej perspektywy, tu powiedzmy, tych archiwów niemieckich, które tutaj są tą sprawę, powiedzmy, w jakiś sposób próbowały rozstrzygnąć, no zobaczyłem, że to zupełnie inaczej jest przedstawione, ma zupełnie inny kontekst, jest zupełnie inaczej jakby złapane, gdzie w tej całej próbowano właśnie, można powiedzieć, obrać ten mit z tego mitu, z baśni. I to, co wyszło na wierzch, no, mną wstrząsnęło po prostu, ponieważ ta cała narracja czy też próba rozwiązania tej zagadki opiera się na takich, nie tylko na historycznych przekazach, ale również na geologii, na naszej wiedzy tu na temat naszego lądu w ostatnich paru tysiącach lat, co dało zupełnie inny obraz i zupełnie inne wyobrażenie, i też wrażenie na mnie wywarło, niż taki, powiedzmy, klasyczny mit o Atlantydzie. On po prostu stoi w opozycji do innych. Ja nie twierdzę z mojej strony, że dokładnie tak jest, jak ja to przedstawiłem, ale na pewno jest to jedna z bardziej interesujących hipotez, ponieważ ona wyklucza, omija, stara się nie brać pod uwagę takich rzeczy, jak na przykład channelingi, jakieś, powiedzmy, wizje, które ja uważam za niezwykle ciekawe i na pewno są to pomocne historie. Jednak powiedzieć trzeba, że wizje i tego typu
różne rodzaje snów, przekazów, channelingów, no to jest, będzie zawsze sprawa wiary i niewiary. Będziemy się poruszać właśnie po takiej ścieżce, gdzie będziemy mogli, powiedzmy, przyjąć lub odrzucić, natomiast już inaczej będzie, jeżeli będziemy w stanie przedstawić artefakty, będziemy w stanie przedstawić jakieś archeologiczne, czy też potwierdzić to geologią, no to już zupełnie inny kaliber, zupełnie inna liga jest takich badań i one czasami z jednej strony są niezwykle arcyciekawe, z drugiej strony no w pewnym sensie burzą pewne takie naleciałości, które nam utknęły i mi również w pamięci, kiedy ta Atlantyda była taka, ja nazywam to zawsze taka świecąca, taka kryształowa, taka baśniowa wręcz. Można by było bardzo fajne filmy, zresztą pojawiały się też na temat jej tworzyć i tak dalej. Natomiast tu jest zupełnie coś innego. Pokazuje to, ta rzeczywistość wygląda według mnie troszeczkę zupełnie inaczej i przypomina dla mnie zawsze taki smak wina, który jest taki cierpki, który jest taki może nie za bardzo słodki, ale właśnie prawdziwy. I to mnie fascynują takie rzeczy coraz bardziej, kiedy to doszedłem do takiego momentu, w którym opuściłem, starałem się po prostu opuścić ten obszar, w którym zadowolony byłem z jakiegoś przekazu, na przykład takiego bardziej baśniowego, nazwijmy to, czy też proroczego, czy channelingowego. Kiedyś mi to wystarczyło, w tej chwili absolutnie nie, dlatego że tak już jesteśmy zbudowani, że jeżeli coś złapiemy do ręki, dotkniemy, jak ten niewierny Tomasz, włożymy te palce tam w tą ranę, no to oczywiście nabierze to zupełnie innego smaku, innej rzeczywistości, ona się po prostu zupełnie inaczej wtedy rozwinie. To jest ważne właśnie, mnie to zafascynowało, nawet patrząc na pochodzenie nazw rzek, bo wiadomo, że tak nazwy rzek często się tak nie zmieniało, prawda, jak nazwy niektórych miast, ale tu mamy wokół naszego Bałtyku, wiadomo, to dzisiaj jest inny klimat też. Też trzeba założyć, że to był inny klimat dawno, dawno temu. I całkiem możliwe, że to był ten, można powiedzieć, często przedstawiany taki raj z białutkim piaseczkiem, ciepło, inne owoce, inne rośliny. To tak musimy założyć, że ta cykliczna zmiana pogody, ona następuje, tak samo jak z Grenlandią, zielonym lądem. Absolutnie. Nazwa została zielona, a zieleni nie widać, prawda, pod śniegiem. Tak. Z tym też są pewne, właśnie to jest to, właśnie to co to wspomniałeś, ten fenomen Grenlandii, my się nad tym nie zastanawiamy, sama nazwa, zielony kraj. Tak. I jest wytłumaczenie pewne, takie powiedzmy naukowe, w którym próbuje się taką narrację wytworzyć, że był to manewr taktyczny pewnej grupy, która dzisiaj tak ogólnie mówimy, że to byli Wikingowie, ale powiedzmy Nordycy, którzy dotarli do Grenlandii i nazwali ją w ten sposób, ponieważ chcieli zwabić innych swoich towarzyszy, aby się tam osiedlili. Dla mnie wydaje się to absolutnie nielogiczną sprawą, bo nikt nie będzie chciał się zwabić ludzi gdzieś na jakiś kontynent czy ląd, w którym warunki absolutnie są po prostu nieprzyjemne, niekorzystne. I uważam to za takie, Ludzie z natury tak nie robią. Dziwne wytłumaczenie. Natomiast my wiemy, znaczy z drugiej strony ta sama nauka, jeżeli tutaj klimatolodzy pokazują ten przekrój klimatyczny, no to był tutaj klimat bardzo ciepły, wiele cieplejszy niż wcześniej, w ogóle na tej całej północy niż dzisiaj. Ja jeszcze powiem nawet do niedawna, bo jeszcze 1000 lat temu, czyli niedawno, równo 1000 i wcześniej, na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii sadzono winogrona i robiono wina. Dzisiaj jest to niemożliwe na przykład. To było jeszcze te, powiedzmy, takie resztki tego, tej namiastki, tej temperatury, która o dziwo około 3200 lat temu gwałtownie się zakończyła. Ta epoka się gwałtownie zakończyła klimatycznie i po tym właśnie roku nastąpiła zmiana klimatu w Europie, dosyć gwałtowna, i zanotowano gigantyczną
jak na tamte czasy, wędrówkę ludów z północy Europy w kierunku południa. I to jest data, powiem ci, z którą ja się zderzam, poszukując najstarszych ksiąg związanych z tą starą wiedzą, głównie związaną z astrologią czy z innymi takimi rzeczami powiązanymi, to jest już data graniczna, to co podałeś, i tam są już takie mity właśnie o wiedzy już przedpotopowej Hermesa Trismegidosa, że oni nie wiedzą, czy on żył naprawdę, czy to jest bóstwo heleńskie. Są różne mity, niektórzy go z egipskim totem utożsamiają, ale te 3000 lat to jest faktycznie coś, co już taka kurtyna, gdzie tam dalej już nikt nie dociera, prawda, z tą wiedzą. Dokładnie. Wiesz, ja powiem jeszcze tutaj, może dodam w ten sposób, że często ja w różnych, powiedzmy, w rozmowach na temat właśnie akurat, jak mówimy tutaj o Atlantydzie akurat, o tym zaginionym, właśnie, bo to nasz kontekst cały tu obraca się wokół tego tajemniczego wydarzenia, nazwijmy to, tego mitosu Atlantydy, to często jest tak, ja natrafiam na takie jakby stwierdzenia, że Atlantyda zatonęła 12 tysięcy lat temu. 15, 30 tysięcy, takie skoki są. Natomiast jak kiedy zaczniemy sobie te daty tak bardziej dokładnie uświadamiać, co tam się wydarzyło geologicznie, to według mnie jest to, te tak daleko odsunięte daty, to są być może, bo ja nie jestem w stanie tego, nikt nie jest w stanie stwierdzić, to jest być może początek tej legendy, być może cywilizacji, która trwała do momentu, w którym została w jakiś sposób unicestwiona, i wygląda na to, że właśnie tak jak tu wspomniałeś, te 3000 lat temu, ta graniczna data, że wtedy nagle jakby jest taki kat historyczny w tym momencie. Zmienia się klimat, powstają akurat legendy, mity różnego rodzaju, też religie, zobaczmy sobie, wędrówki różnych semitów po pustyni, dziwne rzeczy się dzieją i właśnie od tego momentu, ta graniczna, coś się wydarzyło, według mnie właśnie był to koniec pewnej epoki, był to taki kat, coś się zawaliło i zaczęło powstawać z tego coś nowego. Według mnie właśnie jest to, ta graniczna data jest to początek tak naprawdę historii naszej nowoczesnej Europy właściwie, ponieważ ta katastrofa, która tam nastąpiła, która zmusiła lud do opuszczenia tych północnych terenów i skierowania się bardziej na południe, ma wszelkie cechy właśnie takiej ucieczki, nie tyle wędrówki, ile ucieczki z jakiegoś powodu. I to jest taki dla mnie punkt, moment startu, w którym właśnie wytworzyło się to, co początek, zalążek tego, co nazywamy dzisiaj Europą. Wcześniej być może był to jakiś jeden naród, jakiś konglomerat na pewno, ale na pewno miało to zupełnie inną strukturę niż dzisiaj. My według mnie jesteśmy pokłosiem tego właśnie upadku, tego zniszczenia wtedy, tej gigantycznej zmiany klimatu, tak można byłoby to w skrócie powiedzieć. Też sama nazwa Atlantyda jest też niezwykle ciekawa, bo kojarzona przez wielu z Atlantykiem. Jednak jak się okazuje, różne takie badania językowe, fonetyczne, też folkloru i ludów, to okazuje się, że ta nazwa występuje, bardzo jest rozpowszechniona w starożytnych, czy w tych, powiedzmy, takich dawniejszych dialektach Europy, natomiast na pewno nie oznaczała Atlantyku. Również Platon w swoim opisie, w swoim eseju na temat Atlantydy również nie twierdził, że ona jest gdzieś na Atlantyku. Wręcz odwrotnie, mówi się tam o Okeanosie, o morzu, które... Okeanos, było to Morze Północne na przykład, a nie ocean. To później te słowa Atlantyk zostały później jakby wygenerowane. Wcześniej, dlatego to dla mnie to był pierwszy taki szok, że słowo Atlantyda nie pochodzi od Atlantyku, tylko od starego kraju, od Altlandu, czy też jak to Skandynawowie mówią, Oldlandu, Utlandu. To są właśnie takie, tak mówiono o tym. I co jest jeszcze ciekawe, tak definiowali mieszkańcy tą
krainę, czy też tą cywilizację, tą kulturę po katastrofie. Natomiast sami dotknięci ową katastrofą wcale nie mówili o sobie Atlantydzi czy Altlandowie. Nic takiego nie było. To jest już po kwestia, kiedy ziemia, jak to w dawnym, na przykład Gylfaginning, stare legendy skandynawskie, które mówią o uspokojeniu się ziemi, czy też kroniki Uralindy, czy też inne tego typu stare, bardzo stare kroniki, które mówią właśnie o tej katastrofie, kiedy próbowano wrócić na te tereny, które zostały zalane właśnie, to jest też ciekawe, zalane, zniszczone w sposób, który niewyobrażalny wręcz. Nawet Herodot, który próbował kiedyś dotrzeć do tych terenów, również przestrzegał przed w ogóle wyprawą w te tereny, gdzie statki mogą ugrząć gdzieś tam w piachach i się nie wydostać. I właśnie wtedy nazwano ten obszar Altlandem, starym krajem, dlatego że on przestał istnieć. To był stary kraj, powstał nowy po tym wypadku, po tej katastrofie, za którą odpowiedzialne jest jakieś ciało kosmiczne. Mówi się o komecie, mówi się o uderzeniu meteorytu, w każdym razie jakieś ciało kosmiczne, które uderzyło w rejonie dzisiejszego Morza Północnego, w rejonie, bo Morze Północne troszeczkę było, właśnie to jest też ten fenomen, kiedy patrzymy z perspektywy czwartego wymiaru i czasu, musimy też spojrzeć na topografię terenu, który tam się znajdował, który ukazuje nam zupełnie inną topografię, ukazuje nam rzeki, które przechodziły przez Europę do Wysp Brytyjskich, które wtedy jeszcze nie były wyspami i wpływały dopiero o wiele dalej do Morza Północnego. Ten teren został zalany. Ten stary kraj znajdował się właśnie na tym, według tych wszystkich badań, właśnie ten Altland, znajdował się właśnie na terenie byłego Morza Północnego. Roztaczał się na cesarstwo owych czy też Atlantów, rozciągało się poprzez, kto wie, poprzez właśnie może ową Zieloną Wyspę, Grenlandię, dzisiejszą Wielką Brytanię, która wcześniej, właśnie to jest to ciekawe, że te wcześniejsze nazwy zupełnie inaczej, bo mówiono na Wielką Brytanię Avalon, czy też Abalon, czy też Asgard, ogród bogów z Asu, Abalon, wyspa jabłek. To również pisał o tym Platon, co tam rosło na tej Atlantydzie. Tam rosły jabłka, bursztynu była cała masa. Po tej katastrofie jeszcze więcej. Mówi się o gigantycznych drzewach iglastych, które tam te tereny zarastały. Dziś wiadomo, że Morze Północne jest usiane pniami. Nawet Bałtyk nasz jest usiany starymi pniami, które, ponieważ właśnie, kiedy powstał Bałtyk, nagle znienacka geologia mówi, że jest dosyć młodym morzem. Nie było go tam, on powstał. Nazwy tutaj w naszym północnym rejonie, Hel na przykład. Nie wiem, czy wiedziałeś, przepraszam, że ci wejdę w słowo, pojawił się artykuł, Sowiński Park Narodowy ujawnił drzewa sprzed 3,5 tysiąca lat. I dosłownie ta data jest tam podana, kiedy zostały zalane. I pokrywa się z tą datą, co wspomniałeś. Ja tutaj zrobię, może wstawię te korzenie, które, bo tam się cofnęło to morze i pojawił się po prostu las, tylko taki, wiesz, wycięty las, same korzenie po prostu, gdzie widać było, że tam nie było wody, tylko był las. Tak. I to podana była data, las przed 3,5 tysiąca lat, jakoś tak. I nawet jak się jedzie nad morze, to jak widzę te roboty drogowe, jak oni kopią te drogi, to wszędzie jest ten biały piasek na zewnątrz, także oni mają darmowy piasek do budowy i widać, jak to niedawno tam było jeszcze woda, która prawdopodobnie się cofnęła, wiesz, i ten cały Bałtyk wygląda na to, jakby właśnie to jest ta pozostałość tych wód jeszcze, ale te nazwy, wiesz, Helgoland, co wspomniałeś, na Hel. Helsinki, na nasz polski Hel. Potem mamy migrację ludów albo ucieczka stąd na południe do Afryki Północnej, mamy w Egipcie Heliopolis, prawda? Dokładnie. Kulturę heleńską, od której Grecy przejęli tą nazwę. Nawet jak ja mieszkałem rok w Grecji, to ta Greczynka mówiła, my jesteśmy Hellas, my nie jesteśmy Greek, ona tak mówi, nie? My jesteśmy Hellas. Właśnie. No, powiedz jeszcze, skończ ten wątek. Bo... Także to ja mówię, a ja trochę znałem się, znaczy fascynowała mnie zawsze historia i pamiętam, że organizowali wieczór heleński i ubierali sobie blond peruki na głowę
w takich szatach białych, przepasanych, którzy w ogóle nie wyglądali jak typowi czarnogłowi Grecy, wiesz? I Dokładnie. ja mówię, po co wam te peruki? No bo my wyglądamy jak Helenowie teraz, nie? I nawet obrazy wisiały, w niektórych budynkach, pamiętam, wisiał taki obraz niby Greka, tylko że Grek miał blond, kręcone włosy, niebieskie oczy, nos prosty, wysoki, 1,90 m wzrostu. I ona mówi, to jest właśnie ten antyczny Grek, nie? Ale ona mówi, że oni nie są Grecy, to są Helenowie, oni są Hellas, Helenowie. Dokładnie. Zobacz, nawet aż do różnych świątyń takich z tych właśnie czasów, z tego okresu, tak, w północnej Afryce, gdzie są przedstawiani biali ludzie, czy też na przykład słynna wojna, czy też bitwa Ramzesa II, który wstrzymał inwazję właśnie tych Helenów na swoje tereny. Kiedy na płaskorzeźbach i różnych takich reliefach widzimy ludzi, którzy mają hełmy z takimi szczotkami, Tak, tak. jak właśnie skąd się to wzięło? To właśnie była tak zwana armia Altlandów, starokrajowych. I ja dla potwierdzenia tego, tej teorii, to jest bardzo ciekawe, kto chciałby ochotę zobaczyć to powiedzmy na własne oczy, może pojechać do archeologicznego muzeum w Kopenhadze. Tam znajdują się takie hełmy i tarcze właśnie wydobyte właśnie z tych terenów, gdzie leży Dania dzisiejsza i też północne wyspy fryzyjskie i słynna plaża w St. Peter Ording na północy Niemiec. Gigantyczna plaża, większa niż w Normandii, jak sobie zobaczymy te piachy po horyzont. I właśnie z tych piachów wyciągnięto właśnie te hełmy i tarcze, które mają niezwykle ciekawą symbolikę. Symbolika, na których tarczach są takie koncentryczne kręgi z wejściem do portu. Dokładnie tak, jak opisywał to Platon w swoim eseju na temat właśnie tego starego kraju. I takie tarcze i resztki rynsztunku były wydobywane właśnie na plaży w St. Peter Ording, które też zadziwiało to archeologów, skąd się wzięły tu greckie jakieś uzbrojenie i tarcze, co oni tu robili? Nie, to były wcześniejsze. Grecja wtedy jeszcze nie Tak. istniała. To są resztki, tak, badacze, którzy mówią, że wygląda to, że są właśnie resztki Altlandów, którzy tutaj. Mi się właśnie powiedzenie nie udawaj Greka właśnie mocno kojarzy z tym powiedzeniem, że lud, który przybył, odziedziczył czy natknął się na uzbrojenie, tak kojarzysz teraz, jak hitlerowcy uciekali do Argentyny, to te armie w Ameryce Południowej, to jak się tak zobaczy, jaki tam jest wpływ tej niemieckiego stroju, żołnierza Zobacz niemieckiego. dosłownie armia Chile, jak Chile, wygląda, parady wojenne, jak to tak. wygląda wszystko. To, i po prostu ta wędrówka ludów dalej tam trwa, to takie czasy nowożytne. Ale tak, ja przypominam, że pierwszy rydwan został znaleziony na północy, nie tam gdzieś No na Wielkim ale w Księżycu. Polsce tutaj mamy najstarsze koło chyba, symbol Tak, koła, tutaj na terenie Polski. Waza, nie pamiętam teraz nazwy, ale na tej wazie był chyba sprzed 4000 lat. I tutaj tak mówisz, no nie docenia się tego. dokładnie. Niemcy często mówią, że tu były bagna, tutaj nic nie było zbudowane, bo tu zawsze były moczary, bagna. One były faktycznie, bo to jeszcze przecież te historyczne wzmianki, tutaj jak walczyli z tymi różnymi plemionami, to te cesarstwo rzymskie za bardzo sobie rady dać nie mogło, bo to byli jak partyzanci, najlepsza Dokładnie. partyzantka na świecie. Także tutaj faktycznie tak mogło być, tym bardziej, że ja tak zwracam na to uwagę, jak się przemieszczam po Polsce, to czy jak byłem na Mazurach i z harcerzami, i przygotowywaliśmy obóz harcerski cały miesiąc przed ich przyjazdem, no musieliśmy kopać te latryny, czy tam doły, kuchnie polowe, to przecież ja się natknąłem na zmarzlinę normalnie, z zamarzniętą ziemię, tam ba 12 metrów żeśmy się dokopali, No to prawie szyb budowaliście. Także tutaj mówię, co to się dzieje? Dalej nie można kopać. Lód, normalnie lód. No Także. widzisz, to jest niesamowite. Ja powiem, zobacz, bursztynowy szlak, gdzie Tak, tak. prowadził, na północ. Skąd się tam bursztyn wziął? To jest też ciekawe, właśnie od zalania tych drzew iglastych. Bursztynu było tyle, że dawniejsi również opisywali historycy. Ja powiem tak, może, że
Niektórzy myślą, że tylko Platon opisał tą Atlantydę i wszystko polega na mitach, czy mitach, na eseju Platona. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że Platon opisał historię Solona, który tak. bezpośrednio ją otrzymał od kapłanów egipskich. On miał tam jechać na 10 lat miał jechać. Tak, na 10, aby po prostu przejąć, czy też przywieźć tak zwane prawo, ponieważ oni chcieli prawo, Grecja chciała być nowoczesnym, właśnie, chciała być nowoczesnym państwem na wzór Egiptu i chcieli mieć takie prawo podobne, więc on tam to prawo chciał studiować. Ja powiem tylko, że oprócz Platona to jeszcze Piliniusz, Diodor, Herodot, Euripides, Homer, Pausaniusz, to są wszyscy ci, którzy wspominali o tajemniczej wyspie, która gdzieś na Morzu Północnym zaginęła, do której wszyscy chcieli dotrzeć. Mówiliśmy tutaj o właśnie, wspomniałeś o Rzymianach, którzy próbowali i przez te bagna się nie przedali. Doszli do Renu i zbudowali tak zwany limes, czyli taki mur, taką, ja nazywam to namiastkę muru berlińskiego, tylko o wiele starszą i o wiele dłuższą i o wiele efektywniejszą, bo o wiele dłużej stał. Dlaczego oni ten mur zrobili? Właśnie, żeby się chronić przed tymi, chociaż z tego później zupełnie ciekawa historia wynikła, może to następne nasze spotkanie, ale ja powiem jeszcze tak, że dlaczego też ja się kiedyś zastanawiałem, co robili Rzymianie, dlaczego oni szli w te lasy, gdzie cały czas tam w pamiętnikach różnych żołnierzy, centurionów i różnych tych dowódców jest zapisane, jaki tam był srogi klimat, tam w ogóle i ci Germanie, ludzie z dzidami, czyli dzicy, tak dosłownie oznacza, German jest człowiek z dzidą, czyli dzikus, ci dzikusi na nich napadali. Po co oni tam szli? Odpowiedź jest zaskakująca. Oni szli zobaczyć, co zostało po katastrofie na północy. Chcieli zobaczyć, co tam jeszcze po tym Altlandzie zostało, gdyż oni, Rzymianie, utożsamiali się, gdzie na podwalinach etruskich i greckich powstało ich imperium, które znowuż identyfikowały się z ludami północy. I oni po prostu chcieli zobaczyć, co tam z tego Avalonu zostało. I byli jedynymi, którzy weszli do tej Wielkiej Brytanii, nazwijmy to, i założyli dzisiejszą stolicę Anglii, trzeba powiedzieć. Londynium przecież była przez nich zbudowane i cała ta na podstawie tej... No powiedzmy tak, że dzisiaj jeszcze w Anglii są pełno budowli różnych i takich rzymskich, ale powiedzieć trzeba, że rzymskie kroniki mówią o tajemniczych budowlach, które tam zastano, szczególnie podziemnych i które wykorzystywano jako magazyny. To oni wiedzieli o tym, że coś takiego jest, sami już je wykorzystywali. Do dzisiaj się niektóre nawet resztki ich zachowały. Ja to, badając tą sprawę, to ten obszar, ten wachlarz się nagle powiększa, nagle widzimy coraz więcej detali, nagle ten obraz zaczyna się układać w pewną taką logiczną całość. Ja wspomniałem właśnie o tym Hela, o tych nazwach. Hyperborea na przykład, to jest też dawna nazwa. Właśnie to są nazwy tego kontynentu, który w odmęty się gdzieś tam tego okeanosu zatopił. Mamy Bazylea, stolica, właśnie to, co Platon opisał, to wśród tych ludów późniejszych, które na terenie wróciły i zaczęła się tam jakaś, powiedzmy, kultura tworzyć, ta europejska, już taka, powiedzmy, nowocześniejsza, właśnie ta, gdzie Germanie, gdzie już były te konglomeraty Słowian, German, to są też pokłosia tej katastrofy, gdzie była Bazylea, Hela, Szeria, Aja, Helgoland, Hesperia, Utland, Asgard, Tula, wyspa Thule przecież. Tak, to są niezwykłe nazwy, które tam ocalały. Helioksja. Zresztą zobacz, sama nazwa Helgoland, można powiedzieć wyspa, która poszła do piekieł, zeszła, no tak, zatonęła. Dlatego, że Helgoland jest końcówką według badań profesora Wiperta, który jeszcze chyba Wiperta, ja mogę przekręcić czasami, dlatego, że ja już tyle nazw przeszły przeze mnie, różnych badaczy, ale wydaje mi się, że to on. W 40-tych latach jeszcze były prowadzone prace archeologiczne na terenie Morza Północnego. Dzisiaj są one zakazane. Znaczy, tłumaczy się to tym, że chodzi o niezwykłe zanieczyszczenie Morza Północnego przez miny, bomby, granaty i torpedy z II wojny światowej. Jest taka ilość, że po prostu jest to niebezpieczne. Natomiast profesor Wipert i jego ekipa
nazwijmy to nurków, bo to były podwodne badania. Morze Północne nie jest głębokim morzem. Odnaleziono kręgi, właśnie taki zarys kręgów o tych wymiarach, o których właśnie Platon pisał, w pobliżu zachodniego wybrzeża Danii, gdzie właśnie tam umiejscowiono ową Bazyleę, stolicę Altlandów. Też na samej wyspie Helgoland w pobliżu, ona kiedyś się łączyła z morzem, znaleziono struktury takie podobne jak na przykład świątynia Posejdona. W ogóle sama ta nazwa właśnie też Atalt, to jest właśnie taka, prawdopodobnie właśnie tak nazywano tą, oni nazywali tą swoją krainę Atalt, co oznacza należy do Atlasa, tak, i jego synów. I to jest właśnie... Atlas. No właśnie, i tutaj ten krąg wyglądał, że to było dużo większe. Mówić o Bazylea z Szwajcaria, a dawna nazwa Szwajcarii to Helvetia. Tak, tutaj trzeba dokładnie też to powiedzieć. Jakim cudem oni po prostu się te nazwy, one zostały jakby importowane, rozmiotnały się aż do Afryki. I powiem ci właśnie, że jak dotarłem na Korsykę z Arturem Lalakiem, w ogóle w innych sprawach, bo tam były francuskie badania archeologiczne, to ci kiedyś jeszcze nawet takie zdjęcia wysyłałem, co żeśmy tam znaleźli, ale jak natknęliśmy się w Muzeum Etruskim, jak przewodnik opowiadał o jakie Grecy mieli pretensje i Rzymianie do Etrusków, że oni w ogóle kobiety traktują na równi, że one mogły głosować, że się ich słuchano, w ogóle tak jakby przypominały trochę kulturę Celtów starych. Natomiast ci Grecy i Rzymianie to już by była jakby inna nacja, która zderzyła, jakby bo pierwszych władców, trzeba powiedzieć, rzymskich to są królowie etruscy, prawda? Tam siedmiu. Dokładnie. Także tutaj mamy te informacje. Mamy te góry Atlas w Afryce Północnej i jak byłem na Teneryfie, też tam Franz Zalewski też badał ten temat tych Guanczów, to jest lud do dziś niezbadany, nie wiadomo co to za język. Jest pismo bardzo podobne do takiego berberyjskiego plemienia Amazik i Tamazik. I akurat się skupiłem na nim, bo akurat jak badania genetyczne robiłem z National Geographic w takim programie Geno2, to akurat dowiedziałem się, że linia mojej mamy idzie do Egiptu, do takiego plemienia berberyjskiego, który się nazywa Shiva Oasis, później na mapie pokażemy. I to mnie właśnie bardzo mocno tknęło, że moja babcia już opowiadała, że ta historia takich, że oni chyba gdzieś tu tam z południa, Hiszpanii. Potem jak te badania zrobiłem, to się okazuje, że można było prześledzić, wiesz, tysiące lat wstecz, jak ten lud migrował i to po prostu oni się przemieszczali na południe przez Niemcy, Francję, Hiszpanię, właśnie tam, gdzie było to państwo Wandalów w Afryce Północnej, tak, aż do samego Egiptu. I tam do dzisiaj jest takie właśnie plemię, ta Shiva Oasis, i te pisma ich pierwsze były bardzo podobne i ta mowa właśnie do Guanczów z Teneryfy, które też były takimi wyspami odizolowanymi, też do końca dopiero konkwistadorzy, którzy tam przybyli, oni po prostu to byli pierwsi biali niewolnicy, którzy zostawali wysyłani do Ameryki. I nawet spotkałem znajomego, który na Jamajce spędził kilka lat, a ma siostrę, która wyszła za Jamajczyka i tak się bardzo mocno z tą wyspą Jamajką związał, ale też tym ludem. I ten lud ma w swoich opowieściach, że oni akurat mówią Polaków to lubią, dlatego że nie wiedzą czemu, ale jakoś taki sentyment mają do Polaków. Nie lubią tam Amerykanów czy innych, ale ja mówię, że i w kulturze i w historii było, że ci Jamajczycy to jest miks dwóch ludów, tego przybyłego, tych Guanczów z Teneryfy, tych pierwszych białych niewolników, z rdzennym Indianami, którzy tam zamieszkiwali to, a później z tymi czarnymi niewolnikami już jakby, którzy dostawali tam często gęsto, czy tam statek się rozbił, czy tam gdzieś zostawali na tych wyspach, ale jeszcze to pamiętali w swojej historii, że oni nie pochodzą stamtąd, tylko że część ludów przybyło właśnie z Afryki Północnej lub z Teneryfy. Także te góry Atlas tam bardzo blisko i tam właśnie rozmawiałem z takim Marokańczykiem, który właśnie, tylko że to było w Londynie, on był taksówkarzem, ale wykładał też arabikę i tak się mocno historią interesował i mówi, że tak, tak, Berberowie to tak, to oni do ciebie podobni są i tam grają na instrumentach, mają różne zdolności, tak się właśnie jeszcze w genach to zostaje, że jak Polacy troszeczkę też przypominają tak Szkotów czy Irlandczyków, jeśli chodzi o to muzykalność. Kiedyś nawet taki program tutaj o tych Etruskach, tam pokazywałem te nasze dudy,
I one są praktycznie w całej Europie pod różnymi nazwami: kobzy, dudy, liry, także tam. Tak, mnie to też dziwiło, że właśnie te kobzy są też tutaj, były gdzieś tam na południu Tak, Polski, wśród tak. górali. One właśnie skąd się tam wzięły? To był właśnie instrument rozpowszechniony bardzo mocno. Ja jeszcze mogę powiedzieć jeszcze tak, bo a propos instrumentów, kitara, instrument, który dzisiaj pod nazwą gitara istnieje, owa kitara była właśnie też wymieniana wśród tych różnych dawnych dziejopisarzy jako jeden z instrumentów pochodzący właśnie z Altlandu. Także to jest też, Tak. czyli niesamowite. Jeszcze mówiłeś o tych właśnie Indianach i tych białych. Jest takie, na przykład Uralinda, jak i też Fredericka i Willowa kroniki, które mówią o tej właśnie, prawdopodobnie do dzisiaj nie wiemy właściwie, co one. Wiadomo tylko, że są bardzo stare, przekazywane z pokolenia na pokolenie i opisują jakąś dziwną katastrofę, dziwną, niesamowitą katastrofę, która dotknęła tu Europę. I tam jeden z bohaterów ma imię Tunis. My znamy miasto Tunis. No Co jest tak. ciekawe, Tunis był duńskim żeglarzem, bo Duńczycy byli właśnie takimi Danowie, właśnie Danowie, właśnie, właśnie. Danowie. No, nawet w Starym Testamencie jest właśnie w jednym z psalmów jest taki cytat: dlaczego Dano pływa po morzach? Właśnie dlaczego on wypłynął na morze? Oni tymi statkami uciekali i jedni twierdzą, że ten Tunis założył to miasto Tunis, jedni, to znaczy historycy, że może to być nazwa Tunis, jednak Tunis tam nie został, tylko po paru latach wrócił z powrotem na te, chciał zobaczyć, co tam jeszcze zostało z tego Altlandu. Jak się okazało, że tam nic prawie nie zostało, natomiast zostały niedobitki tych jeszcze, powiedzmy, którzy przetrwali, bo oni się cofnęli troszeczkę na początku i to powiedzieć, że ta ucieczka, to ona trwała też nie parę tygodni, ona trwała Tak. kilkadziesiąt lat, przesuwali coraz bardziej, bo klimat po prostu się tam załamał. I po rozmowach on stwierdził, że prawdopodobnie rzuci wszystko i popłynie w kierunku zachodu, do następnego kontynentu, o którym oni wiedzieli. I teraz jest coś ciekawe, to co właśnie mówiłeś, że Indianie, biali ludzie tam w Ameryce Południowej, do dzisiaj nawet są plemiona, ich resztki, ale jeszcze etnolodzy potrafią odróżnić białych ludzi. Też w Ameryce Południowej są wioski, gdzie po prostu biali ludzie normalnie się rodzą cały czas, absolutnie blondyni wręcz. I to właśnie według tego kronik Williowa i Fretorika, że był to Tunis ze swoją załogą, który się tam miał znaleźć. To jest niezwykle ciekawe. Powiem Ci jeszcze jedna taka ciekawostka, że słynna historia, Dawid pokonał Goliata tą słynną procą taką obrotową, taką, nie wiem, czy to się po polsku proca czasami nazywa, chyba tak, nie? Strzelił mu tym kamieniem, rzucił tym kamieniem. I takie proce używało wojsko faraona, i to była bardzo popularna broń wśród Rzymianów, i gdzie się kamień miotał, taka miotająca broń. Tak. I co jest ciekawe, również Indianie Ameryki Południowej używają tą samą, tej samej metody do polowań, do prowadzenia wojen, ale jeszcze ciekawsze jest to, kiedy przywieziono stamtąd te proce i zobaczymy, jaki jest sposób plecienia tego sznuru. To nie był podobny sposób, to był identyczny sposób, absolutnie te węzły identycznie robione jak w Grecji, jak w Rzymie później, jak tutaj na terenie północnej Europy. I co ciekawe, kiedy się tej procy nie używało, to się go owijało wokoło tutaj, jak mój kapelusz ma tą tutaj opaskę, także on sobie z tyłu taki warkocz zwisał i się go nosiło, trzymało to włosy. I co ciekawe, Indianie noszą do dzisiaj takie, Tak. a wcześniej były to właśnie ich broń, to była ta proca, która była. I to samo robili ci miotacze w Egipcie. I to jest też, to jest przypadek wręcz nie po prostu niesamowity. Również budowa niektórych wiosek, konstrukcja domów,
które są typowymi domostwami i chatami, tak zwanymi kurnymi z terenów tutaj europejskich, wcześniejszych, które później, które datuje się w Ameryce Południowej na późniejsze, oczywiście, że późniejsze. Ja słyszałem ostatnio taką relację z Polski, gdzie odkopano taką osadę, która miała ponad 6 tysięcy lat na przykład, właśnie, która się z takich budowli składała. I takie budowle mamy podobne w Ameryce Południowej, także to jest też niesamowite. A jeszcze wracając do Grecji, co właśnie wspominałeś o tym feście i tych perukach i tak dalej, to też trzeba powiedzieć, że Grecy, sama nazwa Grecy, Grek, tak naprawdę mówi się Graesi, oni o sobie mówili. I to oznacza Graesi od słowa Grais, co to oznacza starzec, a to słowo graesi, wyznawcy starej kobiety, ewentualnie wyznawcy starej religii. I tu też wspomniałeś o tym szanowaniu kobiet i tak dalej, i równe prawa. Również Uralinda i Fretorik i inne te kroniki opisują, jak w Europie w czasie właśnie tego Altlandu, i tam są prawa też zachowane, te altlandzkie, gdzie kobiety były na równi absolutnie i wręcz miały pozycje jakby takie czołowe, ostatnie i w takich wieżach odbywały się narady i stamtąd się jakby zarządzało, to jest też ciekawe, ta kultura takich wież, tych, jak to się mówi, słupów i tak dalej. I ja jeszcze mogę powiedzieć, że ostatnia taka wieża w roku 1200 naszej ery została spalona razem z jakąś tam domniemaną czarownicą, która próbowała tam jeszcze się śmiała jakby próbować wpływać, i to się stało wpływać na społeczeństwo, i to stało się w Niderlandach, właśnie Niderland, kraj pod, kraj zniżony, zalany, czyli Holandia, na wyspie Texel, gdzie właśnie na ścianach te kroniki były też, czy kroniki, różne takie wersje tej historii wyryte pismem runicznym, i stąd prawdopodobnie mówi się, pochodzi słowo tekst, że były to teksty od wyspy Texel, gdzie tam właśnie znaleziono te teksty na tych, wypisane na tych. Stąd się tak tyle właśnie znawcy języków. Co jest niesamowite. Też całe te, powiedzmy, ludy, które wtedy, z nich tak naprawdę to znamy tylko Skytów czy Scytów, jak to się po polsku mówi, Keltów czy też Celtów, to są te same ludy, Gotów, Dorów, Haunebu, znamy wszyscy Haunebu jako dzisiaj w scenie alternatywnej jako takie, powiedzmy, jakaś tajemnicza technologia III Rzeszy polegająca na konstrukcji latających spodków i tego typu historii, i one nazywane były Haunebu, projekty Haunebu, natomiast samo słowo Haunebu to jest po prostu lud, Haunebunowie, Haunbu to byli lud, który żył u wybrzeżach Danii, od Danii się ciągnął, można powiedzieć, aż po tutaj też po Morze Bałtyckie, i to byli ludzie, którzy dosłownie zajmowali się budową portów i statków i takich Haunebu, budowniczowie takich, powiedzmy, przystani, abyśmy mogli tak powiedzieć. To jest też naprawdę niezwykle ciekawe i mi się wydaje, że my byśmy mogli tutaj do rana mówić o tych no tak, do tej Danii, co nawiązałeś, to ja czytałem taką 17-wieczną kronikę irlandzką o założeniu Irlandii, i tam był taki lud, który przybył, Dan de Dunan, z Europy Środkowej. I tutaj właśnie, wiesz, przybyli lud, który przybył do i założył Irlandię praktycznie. I to jest ten mit o wyznawcach bogini Dany, takiej bogini... Dokładnie. Ja jeszcze powiem może właśnie do tej nazwy Dana, Danka imię w Polsce. Danka, Danuta. Tak. Danuta. Zobacz, jeszcze Danu, jest legenda o Merlinie na przykład i różnych takich, nazwijmy to, czarnoksięskich, magicznych, druidowskich historii. Danu oznacza dosłownie stary człowiek, czy też jakby taki mędrzec, o można by powiedzieć. I mało kto wie, że my znamy mędrca takiego historycznego, który napisał książkę Tao Te King i nazywał się Lao Tse. I gdzieś tam w Chinach się pojawił, ale w Chinach nie wiadomo skąd on doszedł do nich i był mędrcem. I Lao Tse oznacza po chińsku stary człowiek, Danu. To jest też niesamowite, ponieważ ta ekspansja nie tylko na południe szła, ale część też ekspanowała na wschód. Mówi się o
indoeuropejskich językach, ale prawdopodobnie się mówić od europejsko-indyjsko-języków, bo to były Tak. one były to one były No jakby dokładnie, dokładnie tak. I teraz mamy odpowiedź, dlaczego najlepsi znawcy Wed to nie są Hindusi. Powiem ci, że ci, co najbardziej dociekają i wiążą fakty, to ja spotkałem Litwina, historyka, Amerykanina, który wyemigrował do Ameryki, ale pochodzi tutaj z Europy. I on jeździ tam, zapraszany jest przez Hindusów, znawców wiedzy wedyjskiej, Jyotish. I oni akurat kropki potrafią powiązać. Bo na przykład na Litwie jest taka konstelacja wedyjska pierwszego znaku barana, który się nazywa Ashwini. Po litewsku Ashwa to koń, Ushas to uszy, bo to jest ich dwa, prawda? Także te nazwy... Buddha, budzić się. Tak, budzati, tak, budzati, obudzony. Tutaj mamy ten sanskryt, język sanskrycki, który po prostu Polacy bardziej, jest tak tyle wspólnych słów, prawda? Hora, gora, guru wysoki. Do dzisiaj się mówi guru, prawda? Na kogoś z wiedzą, akurat tutaj jest to związane. Dokładnie. Także ja spotkałem takich astrologów wedyjskich, którzy, niewielu z nich, którzy mocno odcinają się od religii hinduskiej, że to są dwie różne rzeczy. Wiedza wedyjska, a religie hinduskie to są dwie różne rzeczy. Ja też jestem zwolennikiem, żeby to jednak umieć rozdzielić, bo tak samo jak i u nich, tak samo jak i u Słowian, czy to były święta związane z pewnymi cyklami. Wiadomo, przychodzi wiosna, dokładnie, i jakiś specyficzny układ planet, słońce się rodzi, czyli Bóg się rodzi. I to wszystko ludzie celebrowali, cieszyli się. Ale to było ważne, dlatego że z pokolenia na pokolenie tą wiedzę dziedziczyli, kiedy siać, kiedy nie siać. I to, bo się czasami ktoś dziwi, po co ludzie tworzyli te religie, prawda? Ale tak jakby się człowiek zastanowił, to w epoce ryb, że z ostatnich 2000 lat była taka największa tendencja, żeby to jakby zamienić typowo na religię, ale to była wiedza, no bo wtedy ktoś dziedziczy wiedzę przodków i wie, że wtedy i to było właśnie 28 konstelacji księżycowych, które można było rozciągnąć na 12 miesięcy, na 365 dni i wtedy wszystko było wiadomo, jakie święto, kiedy sprzyja sianie, kiedy nie sianie, kiedy dobór w parę, kiedy co. I jak właśnie, sobie to... zauważ, że to był import technologii. Tak, tak. To był import technologii, która umożliwiła w ogóle budowę cywilizacji. I ja też zawsze też podkreślam to, że kiedy, jeżeli patrzymy na Europę, mówimy się gdzieś tam kolebka cywilizacji, miasta Ur, Mezopotamia i całe ta Akadia, Babylon, Sumer i tak dalej, później Egipt i tak dalej. Natomiast to są pokłosia według mnie, to są właśnie fale, które według mnie przyszły na to, ponieważ nie ma tam takiego jakby rozwoju linearnego. Na przykład kiedy mamy na przykład epokę jakąś kamienia łupanego, gładzonego, potem pojawią się metale, epoka brązu i żelaza, a tam jest nagle wszystko od razu naraz. Oprócz żelaza, to jest też ciekawe, żelazo było później, to są różne takie ciekawostki dotyczące tego, skąd się to żelazo brało i ja tu właśnie też wracając do tego tajemniczego kontentu Atlantydy i sztuka w ogóle topienia żelaza, wytopu jego, to powiedzieć trzeba, to była właśnie największa tajemnica technologiczna właśnie tych ludów północy, gdzie dopiero stamtąd pojawiły się te właśnie wysokotemperaturowe piece, gdyż kiedy wytapiano brąz, cała armia, powiedzmy, właśnie Rzymianie pokonali innych dlatego, ponieważ mieli miecze gladiusy z żelaza, a nie z brązu. To była gigantyczna przewaga technologiczna. W starciu po prostu taki miecz wytrzymuje lepiej i zbroja jest po prostu wytrzymalsza niż miecz brązowy. Z drugiej strony się mówi, że aby z brązu coś odlać, no to trzeba po prostu wytopić cynk na początku i to jakby zmieszać, zrobić odlew, zrobić stop tak zwany, więc trzeba mieć odpowiednią wiedzę. Również to, zobaczmy sobie ile kopalni i ile nie tylko kopalnia cynku na przykład były bardzo mocno na terenach dzisiejszej Anglii, właśnie stamtąd był on importowany, ale też były kopalnie już gotowego brązu, to jest o czym się też nie mówi, że gotowy brąz był też wydobywany właśnie i to wszystko była technologia ludów północy. Natomiast w grobie Tutenchamona znaleziono, Tutenchamon, znaleziono sztylet żelazny,
który był ze stali meteorytowej wykuty. I nikt nie wiedział, jak to zrobić. Tajemnicą była właśnie temperatura, gdyż te wszystkie piece hutnicze dochodziły do 1080 stopni, dokładna temperatura, w której można było właśnie zrobić stop brązu, wykonać brąz, natomiast do żelaza brakowało 200 stopni. Ja widziałem takie próby archeologiczne, gdzie takimi starymi piecami próbowano tą temperaturę osiągnąć. Było to praktycznie niemożliwe. Trzeba było wiedzieć, trzeba było zmienić paliwo na węgiel na przykład, albo takie miechy dmuchane stosować, nadmuch, aby zwiększyć temperaturę, co było bardzo energochłonne, dlatego takie miecze były strasznie drogie. I również w tych legendach się późniejszych mówi, że ta broń, właśnie, że ten Tunis i inni, o którym ja wspomniałem, który potem miał popłynąć do Ameryki, on przypłynął po to, żeby z powrotem, po to, żeby statki załadować bronią z żelaza, którą potrzebowali tam, ponieważ oni tam się dostali. Ta ucieczka ludów spowodowała, że oni chcieli się tam osiedlić, natomiast tubylcy im tego nie pozwalali na to. Zresztą w Europie było tak samo. To były starcia kultur. Weźmy sobie słynna bitwa pod Tolenze, gdzie się starły dwie grupy, z których dokładnie nie wiadomo, kto to był. Wiadomo, że jeden szedł z północy i po prostu szedł w drugim kierunku, plądrując po kolei wszystko. Wiadomo, że jak nic nie ma, stracisz, jest jakaś katastrofa, to uciekasz i bierzesz to, co jest do jedzenia czy do przetrwania. Ten drugi lud po prostu nie chciał tego, nie chciał go przepuścić, zorganizował obronę na rzece Tolenze, gdzie doszło do bitwy. Do dziś nie wiadomo, kto tam wygrał i kto tam przegrał. Wiadomo tylko, że to była jedna z takich starożytnych bitew właśnie tego pokłosia tej katastrofy. I to jest niezwykle właśnie interesujące, jeżeli zobaczymy sobie import technologii, import tej wiedzy, że gdzieś ta wiedza musiała być zachowana, bo inaczej nie powstała taka kultura jak Grecji. Nagle oni przyszli, zbudowali sobie Akropolis, zbudowali sobie termy, zafundowali sobie gotowy system prawny, a przedtem podobnie rzucali kamieniami w mamuty. I to z nienacka tak to zrobili. To jest właśnie też niezwykle dla mnie ciekawe i fascynujące, jak do tego doszło. Czyli według mnie musiało to skądś przyjść. I też Solon, który rozmawiał z kapłanami egipskimi na ten temat, też otrzymał informację, że wy, Grecy, straciliście duszę. Dusza to pamięć narodu. Zapomnieliście. Dlatego w naszych kronikach my to mamy spisane. Skąd wy przyszliście? Bo wy nawet nie wiecie skąd. Przyszliście zza dziewiątego kręgu. I tu też trzeba powiedzieć, jak Egipt postrzegał... Oni na te kręgi dzielili świat. Dokładnie, dzielili świat na kręgi i w pewnych odstępach był następny krąg i jeżeli określali kierunek, to na przykład powiedzieli na przykład w kierunku wschodnim piąty krąg, mniej więcej taki dystans to jest. A jeżeli chodzi o Atlantów, no to był dziewiąty krąg na północ za Hyperboreą. A jeszcze, a widzisz. Ale ja powiedz teraz, nawiąż do Odyseusza o tym micie, Argonautów i tam jest ta wzmianka o tym kręgu, prawda? Mało tego, zauważ, że ogólnie mówi się, że Odyseusz gdzieś tam w Pomorzu błądził tam miesiącami po Morzu Śródziemnym, co wydaje się trochę absurdalne, dlatego że Morze Śródziemne było żeglarzom znakomicie znane, tam kwitł handel wzdłuż i szerz, to jest morze praktycznie zamknięte, dopiero jak się przez cieśninę Gibraltarską wypływa, nagle jest te wody bezkresne tak, się tak. robią. Jak się tego Odyseusza w ogóle prześledzi, jego trasę, jego długość, wiatry, prądy, no to wylądujemy na wyspie Sherii, gdzie właśnie gdzie on tam utknął, a wyspa Sheria jest w Zatoce Fińskiej. To jest też niesamowite, gdzie sam Odyseusz nazywał to końcem świata. Ja sobie nie wyobrażam, żeby on wyspę, którą można z Grecji praktycznie na horyzoncie okiem zobaczyć, żeby był to koniec świata. Także na tyle, już nie mówiąc o słynnych słupach Heraklesa. To jest też ciekawa historia, to jest taki bardzo kontrowersyjny temat, gdyż ogólnie mówi się o słupach Heraklesa w cieśninie Gibraltarskiej, natomiast tam nie znaleziono tych słupów Heraklesa. Nie wiadomo, gdzie one mogły stać. No nie ma jakichś podstaw. No może i były, ale jeżeli się popłynie dalej wzdłuż wybrzeża, bo tak nawigowano wzdłuż wybrzeży, no to się w pewnym momencie wpłynie się przez kanał La Manche na Morze Północne. I zobaczmy sobie na Morzu Północnym, jakie słupy Heraklesa gigantyczne tam stoją, które właśnie na wyspie Helgoland. To jest niezwykle ciekawa i tak naprawdę mistyczna wyspa, którą ja może postaram się kiedyś na jakimś
prelekcji opowiedzieć o tym Helgolandzie, co tam się wydarzyło i co się właściwie wydarzyło aż do zakończenia II wojny światowej, bo to ta historia się aż tam do tego miejsca ciągnie. Nawet powiedzmy fauna Helgolandu jest inna niż tutaj roślinna. Mimo że wyspa leży na Morzu Północnym, ale zachowały się pewne elementy roślin, właśnie które jeszcze z klimatu tego praktycznie tropikalnego byśmy mogli prawie powiedzieć. Także to jest niesamowita historia, tak jak mnie, tak jak i ciebie, właśnie ta Atlantyda no, urzekła. I ja mogę powiedzieć, że ona w tej chwili dla mnie nabiera kształtów. Po 20 latach powiedzmy zajmowania się tą tematyką, przeczytania nie wiem ilu już książek, prac na ten temat i wielu dyskusji z różnymi też ciekawymi ludźmi dotyczących tego tematu Atlantydy i Atlantu, gdzie on mógł być, gdzie. Ja pamiętam jeszcze, zobacz, wspomniałeś tutaj o Francu Zalewskim, on kiedyś jakiś wywiad udzielał na jakimś kanale i ktoś się go zapytał, gdzie on myśli umiejscowić Atlantydę. To było, mi się wydaje, gdzieś pod Krakowem on wtedy był. On powiedział, my chodzimy po Atlantydzie. Właśnie, to jest właśnie niezwykła wypowiedź. Jeszcze mogę powiedzieć, że Lucjan Znicz, piszący książki Goście z kosmosu, taki cykl, którym ja się też fascynowałem, właśnie w tej książce chyba z 78 albo już 80 roku, nie pamiętam, gdzieś w tych koniec tego czasu, również on tam opisuje takie, że są poszlaki, które umiejscowiają właśnie Atlantydę, czyli stolicę Altlandów, właśnie na północnej Europie. Również ta właśnie wzmianka kierunku u Platona za północnym zakręgiem, tam dziewiątym kręgiem w kierunku północy, Hyperborea. Hyperborea oznacza wiatry północy. Tam strasznie wiało, jak oni Egipcjanie wiedzieli. Też Solon, kiedy powiedział, że on chciałby dostać, zobaczyć, jak to jeszcze wygląda, czy tam coś jeszcze zostało, więc oni mu odradzili, co znaczy, że również musieli tam być. Powiedzieli, że tam będą piachy i mielizny, co jest do dzisiaj tam, jak się płynie między Wyspami Fryzyjskimi, tam trzeba kluczyć statkiem, ponieważ tam jest 2 metry i piach naokoło. I piachy i mielizny. I jeszcze jedną ciekawostkę tam można u Solona wykryć. Otóż Egipcjanie powiedzieli mu, że nad Atlantydą świeci księżyc, ma pewne położenie w stosunku kątowe i jak i również słońce świeci tyle a tyle godzin tam na północy w najdłuższym, w najkrótszym dniu i z tego można szerokość geograficzną sobie, już nie pamiętam, chyba 54 stopni, ale mogę się mylić, już teraz nie pamiętam, ale ja kiedyś taką linię pociągnąłem i zresztą nie tylko ja, i ta linia przechodzi przez Morze Północne, wręcz przechodzi ten stopień przez Helgoland, gdzie jest właśnie, i tak oni określili, że jak dopłyniesz do tego miejsca, gdzie taki będzie księżyc, będziesz w tym rejonie, bo już powiedzieć, tam wyspy nie ma, ona została zniszczona upadkiem jakiegoś ciała niebieskiego, jakiejś komety, którą starożytni znowuż nazywali Feton. I też w greckich różnych takich mitach, kiedy mówi się o meduzie, ta słynna meduza, że z głowy wychodzą różne takie, powiedzmy, inne głowy, węże, to też astronomowie przyjmują, że był to symbol, że jak kto na nią spojrzał, to zginął właśnie od jego blasku, od tego. Tak. Algol, to jest konstelacja na niebie, Algol, meduza jest symbolem, ta głowa meduzy, bardzo złowieszcza, wszyscy się jej boją. Właśnie. I powiem ci szczerze, cechy ludzi z Algol to kaci, ci co ścinają głowy, kapitulacja, czyli poddanie się, wiesz, to jest związane z tą Algol, to jest konstelacja gwiazd stałych na niebie, zawsze wieszczyła coś złowrogiego. No zobacz, w Skandynawowie również nazywali to ciało, nazywali Skol, gdzie my oglądając serię Wikingów, Skol i podnoszą kufry i piją. I to się tyczy właśnie tego ciała niebieskiego, że oni patrzą w kierunku nieba, dlatego się to do góry bierze. Mówi się Skol i to oznacza, że ten Skol to jest symbol wilka z paszczą, który połyka słońce. Gdy on zakrył aż tą paszczą, tą słońce, że nie obawiam się nawet słońca. No i widzisz, Wedy są tutaj, tam są Edy w Skandynawii, jednej literki, tak, która prawdopodobnie fonetycznie te przekształcenia liter, no ale ta etymologia słów pokazuje nam jakiś ślad, bo popatrzcie, masz ten Hel Goland, potem mamy nasz Hel, mamy te Helsinki, jakby tak, jak kiedyś próbowałem to łączyć, to tam wychodzi taki trójkąt, połączenie tego. Mamy też Holendrów, prawda? Hol, ludzi wysokich, jeden z najwyższych ludów Europy. Mamy też
w Indiach, czy tam w Himalajach jest ten lud, już nie pamiętam, jak on się nazywał, Kalasze, też w Afganistanie, na terenie Pakistanu, po prostu do dziś ludzie o błękitnych oczach, którzy prawdopodobnie tam albo utknęli, albo tam po prostu... Sama nazwa. Hunza, właśnie, ten lud z Himalajów, Hunza. Potem mamy, no i także tutaj mamy ten Hel i Lach, prawda, czyli te odwrotności tych słów, bo mówi się, że jak jakiś lud z północy poszedł na południe, to byli już Helenowie, a oryginalnie Lachowie, prawda, czy tam Lach. Tak, to wszystko właśnie to są, zobacz, na przykład tu wspomniałeś właśnie o Himalajach. Himmel jest po niemiecku też niebo. Himmel niebo, tak. Czyli no. Patrzysz do góry, jest niebo, czyli góry aż do nieba można było, to są, mogą być, ja nie mówię, że taki jest, ale mogą być takie właśnie naleciałości, to widać w tej fonetyce. Ja na przykład jestem zawsze zdumiony, kiedy się patrzy, skąd wiedza gdzieś przybywała, właśnie owe Wedy, że one wszystkie gdzieś mają taki, czy to wytop żelaza, czy cokolwiek. Ogólnie się mówi, że gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, ale oni sami tą wiedzę otrzymali. Nawet ja powiem, nawet zobacz, legenda tutaj w naszej kulturze i słynna biblijna historia, opowieść o drzewie, powiedzmy, poznania, gdzie owoc został tam, no, powiedzmy, właśnie spożyty w tym słynnym, zobacz, jabłka Hesperoda, gdzie właśnie tam również, kiedy się słynni Argonauci również tam jechali na wyspę Avalon, wyspa jabłek, aby kto spożył te złote jabłka, ten miał moc, był nieśmiertelny i różne takie atrybuty dostawał. I jeżeli się to historycznie weźmie, to wiadomo, że właśnie ludy semickie miały kontakt z tymi uciekinierami i niektórzy nawet wręcz są jakby przekonani, że ich zwyczaje jakby przeniknęły się, doszły do tego. Tak, jak wspomnieć o bitwie Dawida z Goliatem, ten wysoki to był ten Filistyn, nie Semita, i tam jest informacja, że Filistyni uczyli Semitów budować domy, kanalizacje, to oni uczyli. Przyszła technologia do nich. Tak, a ludy morza, prawda? A teraz się mówi w badaniach genetycznych, że Filistyni mają bardzo dużo haplogrup R1B, R1A, i jak ten tu ten Hamon, którego też zbadano, miał R1B haplogrupę, czyli tą zachodnioeuropejską, czyli to nie są ludy semickie. Zresztą no, wśród faraonów były czasy, kiedy byli faraonowie semickiego pochodzenia, tak zwani. No to było nieuniknione, bo oni w tych terenach prędzej czy później jest nieunikniona kontaminacja. Tak, z innymi ludami, to jest po prostu nieuniknione, ale ich geneza była zupełnie inna. Widzisz, olbrzymi, wysocy ludzi, olbrzymi, giganci, kyklopi, cyklopi, kto tam jeszcze był, wielkoludy. Tak. To u Etrusków był ten lud o tych wielkoludach, to na tych wyspach właśnie Sardynia, tam znajdowali jeszcze jak on mówi, jest ten antropolog, znajdował też szkielety gigantów, Klaus Dona, prawda? Tak, tutaj, Klaus Dona, tak, na przykład. To ale tak, wiesz, nie tylko. Wiecie, tam jest ich najwięcej. Ja powiem ci, że takie szkielety, właściwie ta gigantomania na przykład, która swego czasu była na przełomie XIX-XVIII wieku, gdzie znajdowano takie szkielety w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie potem się jakieś kości zachowały do dzisiaj rzeczywiście, reszta szkieletów gdzieś w tajemniczy sposób zniknęła, ale ja powiem wam, że była też, jest historia, wątek europejski, gdzie jakiś rolnik w Hiszpanii znalazł ząb trzonowy wielkości pięści. Sobie trzeba wyobrażać. On to wyjął z ziemi w czasie obróbki pola i tak sobie myślał, no wygląda jak ząb, no ale taki wielki. Wziął go do domu, wyczyścił i ten ząb u niego jakiś czas leżał i kiedyś miał wizytę do dentysty i poszedł z tym zębem do dentysty i pokazał mu w czasie tego, mówi, panie doktorze, proszę, ja takie coś znalazłem, czy to nie ząb? Dentysta to obejrzał, był zdumiony i powiedział, no
no de facto, no muszę przyznać, że jest to absolutnie ząb trzonowy. I to jest ludzki ząb. Tylko że, no panie, wielkość pięści, to co to za głowa była? I tak zaczął dywagować, ale jakby no zapytał się, czy on może ten ząb zostawić do badań. No i ten pan mu zostawił. Dentysta nic nie wiedział, co z tym zrobić, więc zapytanie do uniwersytetu wysłał. Jeden uniwersytet ze Stanów Zjednoczonych się zgłosił i powiedział, że przebadają ten ząb, więc on im ten ząb wysłał. No i powiedzieli tam mu, że ekspertyza zostanie dokonana, jest niepowiadomiony, czy to jest na pewno ząb. No i tak minęło jakiś rok czasu, nic się nie działo, więc on tam jeszcze raz na pismo wystosował, się pytał, czy już ta ekspertyza jest, czy to już zostało dokonane. Więc niby zostało dokonane, no więc on zażądał zębu z powrotem, ale ten jakoby zaginął. No to wszystko ginie właśnie. Tak, tak, tu jest utrzymywane to, a Klaus Dona opowiadał, że on się przeprowadził z Austrii do Manili, tam w ogóle czekam, miałem się do niego wybrać, bo mnie zaprosił i tam znaleziono w górach szkielety takie no powyżej 2,5 metra do 3 metrów wysokości i znieśli je któregoś dnia do muzeum i do 2 miesięcy były już 2 wybuchy czy 3 wybuchy tam w tych muzeach, także miejscowi doszli do wniosku, że to przynosi pecha, żeby z powrotem te szkielety wynieść z powrotem w góry. Także gdziekolwiek to się nie pokazywało, to było momentalnie zagrożeniem dla takiej oficjalnej trendu nauki, która, wiesz, jakby to już jest ten cały system jest tak finansowo też powiązany, reputacyjnie. No kto ci się teraz przyzna, że się pomylił, albo muszą odbierać nagrody Nobla, albo muszą w ogóle weryfikować wszystkie czy te... W ogóle, wiesz, ja powiem ci, że to jest taka naprawdę dziwna historia, bo z jednej strony mówi się, że nasza kultura, nasza tutaj idea opiera się na rzymsko-grecko-chrześcijańskich zasadach, powiedzmy, i to się tworzy, a wiadomo, że w naszej tej mitologii, nazwijmy to niech będzie, czy naszej wierze, niech jak to woli, powiedzmy chrześcijańskiej, występują definitywnie olbrzymi, czyli... A tu nagle się okazuje, że ta oficjalna nauka, mimo że niby stoi murem za tą naszą jakby powiedzmy łacińską cywilizacją, a jednak nie chce tych olbrzymów w jakiś sposób uznać. Jakimś sposobem nie chcemy tych olbrzymów mieć, a zobaczmy sobie relify, rzeźby i rysunki Egipt, Grecja, zobaczmy sobie jakie tam są proporcje niektórych, przeważnie władcy, jacy są wielcy, trzymając na ręku czy prowadząc za rękę zawsze ludzi, którzy sięgają im co najwyżej do pasa albo są jeszcze mniejsi. Także to są niesamowite historie, tak. Jeżeli chodzi o właśnie olbrzymów. I ja też, na moim kanale jest też film, kilka takich materiałów poświęconych właśnie olbrzymom, ale ja tu jeszcze mogę tak zapowiem, zareklamuję nazwę to, że... Przygotowuję też materiał, który będzie się tylko dotyczył tej tematyki. O, właśnie. Super, bardzo fajnie. To będzie bardzo trudny i materiały u mnie leżą, bardzo dużo materiałów. Ostatnio do mnie w ogóle doszło tyle materiałów, że ja sam nie wiem, za co się tak naprawdę wziąć, bo to jest... Bo zauważ, że takie zajmowanie się takimi historiami to jest tak jak budowa muru. Budujemy z cegieł, składamy jakieś, budujemy jakąś budowlę i każdy tą budowlę buduje jakby dla siebie. Natomiast moim zdaniem takie połączenie wysiłków mogłoby ten mur wspólnie zbudować, czy ten budynek, na którym by się mozaika pokazała taka, której by obraz się wyłonił, tak jak wykładamy jakieś kaple. Podwaliny takie, które przyjdzie następne pokolenie. Gdyby ten wysiłek wzmożyć. Jest bardzo ciężko samemu oczywiście wszystko przejrzeć i tak już... Ale ktoś inny, bo nasz mózg to oczywiście tam nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkiego, ale ktoś inny przyjdzie, znajdzie jeszcze swoje źródło, połączy to. Ja pamiętam, szukałem informacji o Waka Blond z Nowej Zelandii i napisałem do tego reżysera tego filmu Waka Blond, czyli jakby biali ludzie przed... przypłynięcie Maorysów, prawda? I on, jak on zrobił o tym film dokumentalny, oczywiście taka nagonka się tam zaczęła na niego, bo to mówi, to jest niepoprawne politycznie, że co, pierbiali, potem Maorysi, no to właśnie. Trzeba zmieniać coś tam w nieruchomościach, w ziemi, prawie, no. I, no ale ten w temat pociągnąłem, napisałem taki artykuł właśnie Waka Blond z Nowej Zelandii, bo on niby tak daleko, tyczy się niby Nowej Zelandii, ale
ta Monika z tego plemienia białych ludzi, którzy byli tymi z najwyższej półki szamanami, którzy mogli tatuować twarze, tylko oni, ci, co mieli najbardziej wytatuowane twarze, mieli największą wiedzę, zawsze mieli, przedstawiani byli o blond włosach, niebieskich oczach. Później do tego doszło, że oni musieli uciekać przed tymi kanibalami, maorysami i w nocy gdzieś tam polowali, gdzieś ukrywali się przed nimi. Także jeszcze genetycznie właśnie ci waka blond mają niektórzy niebieskie oczy, blond włosy, ale żyją wśród maorysów. I zrobili im badania genetyczne, głównie tej Monice, która tam z tego plemienia była tą przywódczynią. I co się okazuje, że jej linię pociągnęli aż do Persji, czyli tam Egipt, tamte tereny też Afryki Północnej. To jest bardzo ciekawe. No właśnie. Druga linia szła na Rapa Nui i te wyspy hawajskie i Ameryka Południowa, które ludy, które chowali właśnie w grobach, jeszcze takie niebieskie guziki dawali na te mumie, żeby wskazać, że mieli niebieskie oczy, wiesz? Zobacz z rzeźby głowy na Wyspie Wielkanocnej, wspomniałeś o tym, one kiedyś były pokolorowane, miały właśnie niebieskie oczy, a te czupryny ich, te takie ni to kapelusze, ni to coś nałożone, były czerwone. To były czerwone włosy. Tak, oni tam nie było czerwonych ludzi z czerwonymi włosami. Czerwoni włosy z czerwonymi włosami to była Irlandia, Anglia i tam Skandynawia i ewentualnie blondyni. To jest niesamowite. Oni też w tym kierunku patrzyły, właśnie w kierunku wschodu. Jeszcze coś ciekawe, też Kweca o Alt. Ja zawsze mam trudności z wymówieniem tych południowoamerykańskich bogów. Zobacz końcówka, Alt. Kweca to Alt, należący do Atlasa przybył. No. To jest sprawa jeszcze też niesamowita, kiedy on jest zawsze w rysunkach, na tych rysunkach, rzeźbach przedstawiany jako biały człowiek, z białą czupryną można tak powiedzieć. Tak, ale jeszcze są, tak dokładnie, jeszcze są historie tych ludów z amazońskich, był taki... Kweca to Alt, tak. Był taki podróżnik, chyba to z XIX wieku, przybył tam do Amazonii, do tych Indian, on miał 2 metry wzrostu, takie rude włosy, niebieskie oczy, no wiesz, pochodzenie jakiegoś tam celtyckiego, prawda, czy tam irlandzko-szkockiego może miał wpływy i ci Indianie go zobaczyli, to powiedzieli mu, że ci jego przodkowie tu kiedyś mieli miasta, tylko to już wszystko zostało zapomniane i nic mu nie zrobili, bo tam powiedzieli mu tylko tyle, że nazwali go Bogiem, czy półbogiem, jakoś w ten sposób. Czyli tak jakby jeszcze dodatkowo u Indian jest ten symbol swastyki, który się do dzisiejszego dnia ostał. Potem po tej II wojnie światowej tam jeszcze rząd amerykański im zakazywał używać w tych rezerwatach tego symbolu, ale skądś to się widzisz wzięło, że... W Indiach nadal jest on popularny i nie ma problemu. Tak, no to jest ruch właśnie... konstelacji nieba, podział na 4 części. I ruch, i pokazujący ruch. Dlatego się wzięła to ten solarny, jakby solarny symbol ruchu, tej swarzycy, która jest bardzo często na całym świecie. Chyba nie ma kontynentu, gdzie by ona nie występowała. Także to jakby też świadczy. Nie ma, powiem ci, że faktycznie masz rację. Gdziekolwiek on w różnych formach występuje. Czasami nawet jest podwójny jakby z sobą nałożony i tak dalej, ale to jest zawsze ten sam symbol. Tak, to tak. Absolutnie. No i tutaj ta wiedza. Hitler też znany był z tego, on wysyłał ludzi po całym świecie. I Egipt, i Tybet. Południowa Ameryka. Tak, znaczy, mało znany epizod, że również ekipa została wysłana na poszukiwania do południowej Ameryki, gdzie jest też, niestety trzeba powiedzieć, że jest mało, niedużo informacji na ten temat. Ja próbowałem, więc takie fragmentaryczne informacje udało mi się zdobyć, ale w każdym razie była ekipa, która była właśnie, miała... odpowiedzialna być za szukanie, no właśnie, sama zobacz, ta organizacja Ahnen Erbe, czyli dziedzictwo przodków po niemiecku. Właśnie to była organizacja, która miała jakby próbować wyciągnąć gdzieś to, skąd te korzenie tych Germanów, ale to trzeba powiedzieć, nie tych Germanów, to nie chodziło, to chodziło bardziej o polityczną historię i ta polityczna historia nie za bardzo często pasowała, dlatego jak w każdej takim problemie,
zawsze stara się elita, która akurat jest rządząca, zbudować jakąś baśń, jakiś mitos na swoim jakby, na swoim pochodzeniu i wybiera się tylko te rzeczy, które pasują, natomiast odrzuca się, które nie pasują. Nie wszystkie pasowały, dlatego tam są takie manipulacje stosowane, zresztą do dzisiaj też trzeba powiedzieć, ale same badania, jeżeli to zobaczymy, co NNRB, gdzie oni doszli, co oni szukali w takich archiwach, gdzie zaraz mamy połączenia NNRB, Wryl, Wyspa Thule, mało kto wie, że są dwie wyspy Thule, północna i południowa. Północna leży tam na północy Norwegii gdzieś mniej więcej, a ta południowa leży w pobliżu Malwinów, Falklandów, gdzie była słynna wojna w 80 roku między Argentyną a Wielką Brytanią, gdzie zahaczamy tutaj już o bardzo mocno ciekawe i mistyczne takie powiedzmy problematykę taką jak Black Go i słynna w kręgach oczywiście tak zwanych teoretyków spiskowych, ja to tak też nazwę, jako która przeszła wśród nich do historii jako mała bitwa łodzi podwodnych, gdzie chodziło właśnie o tą Black Go i wysadzeniu jednej platformy wiertniczej. Dlatego Wielka Brytania z taką mocą tam nie chciała oddać tych Falklandów, Malwinów Argentynie. I to jest taka historia, ale właśnie tam na wyspie Thule była baza floty Royal Navy, która stamtąd operowała w kierunku Malwinów i Falklandów. To jest też niezwykle ciekawe i już stąd tylko o krok do takiego czegoś jak biegun południowy, Antarktyda i Neuschwabenland. No właśnie. Tego typu historia. A powiem Ci ciekawostkę, pokażę Ci to, bo ja kiedyś zrobiłem taką symulację na Ziemi. Z Francem Zalewskim byliśmy na Łysej Górze, to było chyba 6 lat temu. I on analizował te kamień, te gołoboża, czyli to, co dzisiejsza nauka mówi, że natura sobie wysypuje jakieś kamienie u zbocza, no i Franz mierzy to, waży to i średnia wielkość tych kamieni była mniej więcej bardzo podobna, jakby to maszynowo było gdzieś tam dłubane, wyrzucane na jedną stronę tego zbocza, tylko jeszcze w Schwarzwald też jest gołoboże, mamy tutaj w Stanach Zjednoczonych, Pensylwanii gołoboże, właśnie też. I na tych wyspach, co wspomniałeś, tam też znalazłem tego gołoboża, czyli tak jakby zakładając, że ktoś, kto buduje jakieś ogromne kompleksy podziemne, czy podziemne miasta, albo może to pojawiają się te gołoboża właśnie. Także jest to też bardzo ciekawy wątek, którego jakby nikt nie bada. I poziom morza, jak się zrobi taką symulację, to przeważnie te gołoboża są powyżej jakiegoś pułapu morza, wody, prawda? Czyli jakby tak jakby w tych miejscach one nie są zalewane. No właśnie, widzisz, tu mówi się o różnych sieciach podziemnych tuneli, które na przykład dziś wiadomo, wiemy, że Europa dawna była swego czasu takimi tunelami powiązana, czy w jakiś sposób przekopana. One były po prostu budowane wiele tysięcy lat temu tutaj. Do dzisiaj cel tych tuneli jest trudno powiedzieć, w jakim celu miały służyć. Można dywagować, można stworzyć hipotezy. Ja też na moim kanale mam taki film Podziemne światy. Tak, bardzo ciekawe. Właśnie dr Hanyś Kusz opowiada o tunelach pod Austrią i całą tą historią i jego badaniami związanymi z tymi tajemniczymi tunelami, które są wszędzie. I ja też swego czasu mam zamiar, kiedy uda mi się jeszcze, może, czy na pewno mi się uda, znajdę czas wybrać się do Polski, ponieważ właśnie dr Kusz powiedział, że tam, gdzie na tych rozstajach dróg stoją często kapliczki, tak. To były zaznaczone wejścia do tych podziemnych korytarzy. Oczywiście dzisiaj one są często przesunięte, te kapliczki, od tego swojego miejsca, ponieważ infrastruktura nasza, taka jak drogi były budowane, poszerzane, więc te kapliczki się przesuwało i się zasypywało tam, asfalt na tym się położono i już nic nie wiadomo, ale niektóre jeszcze są.
stoją w tych miejscach, ruiny przynajmniej ich, i to warto byłoby też moim to zdaniem. Tutaj, znaczy na tej Łysej Górze, no to tam ewidentnie jeszcze tam są satelitarne takie, wokół tej Łysej Góry są takie małe nasypy, te kopce. U nas tutaj, gdzie ja mieszkam pod Krakowem, bardzo dużo kopców też jest i wejść do wnętrza ziemi i różnych tuneli powiązanych zamków. Tutaj mamy Tenczynek, Lipowiec i historię tych babć, dziadków mówią. Zresztą ja się bawiłem na takim jednym z zamków jako mały chłopiec i ten przewodnik, który tam pilnował, też to mówił, że jest przejście podziemne pomiędzy tymi dwoma zamkami. To było chyba 30-35 kilometrów różnicy między nimi. No to jest już... Tak, na Nidzicy również powiązanie między jednym zamkiem a drugim w Nowym Sączu, Nidzica, gdzieś tam. To, tylko że wiesz, jak nikt tego nie bada, to, no to trudno tutaj znaleźć cokolwiek, ale tutaj jest Czerna, klasztor, i ja z takim leśniczym kiedyś rozmawiałem, to powiedział, że obsiane tunelami podziemnymi jest bardzo. Zresztą jak się wojna zaczęła, to dziwnym trafem Hitler miał mapy i on dokładnie wiedział, co ma kopać. On uran tutaj zaczął wykopywać, te wszystkie kamieniołomy, to z Francją żeśmy jeździli do 6 tych kamieniołomów, bo on jest geologiem, to tam tymi kamieniami się zajmował, też badał to. I powiem ci, przyjeżdża sobie wojsko Hitlera i oni zaczynają kopać na drugi dzień, jak się wojna zaczyna, już wiedzą, co kopać, gdzie kopać, ile kopać, a wcześniej nikt nic nie wie, prawda? Czyli zobacz, jak masz dostęp do jakiejś wiedzy, niezależnie od tego, czy to jest Polska, czy Niemcy, ale on naprawdę to było dużo, dużo wcześniej, miał te wszystkie mapy, co, gdzie, jakie złoża mogą występować, także... Tak, ja powiem wam, że właśnie, że takie mapy, archiw map i tych starych, i też nie tylko tych map, powiedzmy takich kartografów już dzisiejszych, ale są też stare mapy jeszcze, co zupełnie są dopiero, co były na, jakby je próbowano synchronizować z tą dzisiejszą kartografią, żeby wiadomo było, co gdzie leży. Ja taką mapę kiedyś też pokazywałem, na przykład właśnie te koryta rzek, które idą pod Morzem Północnym, które na przykład Łaba łączyła się z Tamizą, na przykład mało kto wie, że korytarz jest do dzisiaj pod Morzem Północnym. Tak. I między inne rzeki, gdziekolwiek, cała ta sieć rzek, zupełnie inna topografia, bo one wpadały o wiele dalej, przesuwały się dalej. Ale to, co mówisz, jest niezwykle ciekawe właśnie, bo to znowuż daje taką nadzieję z jednej strony, że te archiwa są, że ta wiedza gdzieś była i że ktoś, wydaje się mało prawdopodobne, żeby ktoś przyjechał i na drugi dzień zaczął gdzieś tam coś kopać. Taka akcja musiała być wcześniej przygotowana, to znaczy, że wcześniej ktoś musiał się tym zajmować i ktoś musiał opracowywać takie plany, ktoś musiał się tymi mapami zajmować, ktoś musiał gdzieś te archiwować, czy był jakiś cel, raz jakiś plan był realizowany, a to wymaga oczywiście jakiejś logistyki, zanim się dokona tego, co znowuż dla mnie zawsze jest taką jakby gratką z jednej strony, bo to znaczy, że gdzieś to istnieje, gdzieś one są nadal tam. Ja zawsze próbuję się dotrzeć, próbuję właśnie do takich rzeczy no wydobyć je po prostu, o ile to jest możliwe, i właśnie tu na kanale przedstawić, jeżeli uda mi się takie ciekawostki. Ja chciałem wspomnieć o tych ludach, bo w sumie miałem na końcu języka, że do dzisiejszego dnia, oczywiście niektórym ludom udało się te swoje państewka stworzyć, czy państwa, niektóre były połączone w całość, tak Niemcy z tych różnych landów, ale na przykład dzisiaj mamy... jak to się nazywa, te ludy, Basków, prawda? Katalończyków, mamy Fryzów, którzy też walczą o swoje państwo, bo mało też o tym wie. Oni się nie utożsamiają ani z Niemcami, ani z Holendrami i oni po prostu są Fryzami i już. Nawet oglądałem taki film takiego reżysera fryzyjskiego, który właśnie pokazuje okupację Watykanu i ten skok na tą wolność tego ludu tutaj żyjącego. I oni nie wiem, czy to też w pamięci genetycznej jest, musi być bardzo silne, skoro tak mocno jest ta chęć, tak jak samo tej nacji w Iraku, Kurdów, prawda? Kurdów też. Są pewne nacje, nie mają państwa, ale istnieją, prawda? Także czują. Gdzieś musiały. To jest znowuż też bardzo rozległy temat, niebezpieczny nawet w dzisiejszych czasach. Już zaczynamy mówić o takim czymś, jak w ogóle słowo rasa gdzieś się pojawi, to już jest to niebezpieczne, to już jest jakieś
no, atak na jakąś polityczną poprawność dzisiaj wszech i wobec definiowaną. A propos jeszcze Basków wspomniałeś, to jest też niesamowita historia z Baskami, ponieważ to jest taki lud nie tylko w ogóle osobny, już mówiąc o ich język, kultura, w ogóle ich anatomiczne cechy, ich pomiary, które były, dzisiaj też spróbuj komuś zmierzyć czaszkę albo coś, to zaraz będziesz wiadomo kim. To już nie da rady, ale takie rzeczy kiedyś robili, dzisiaj się też robi to, choćby i haplogrupy, krew i tak dalej. Kiedyś uznawano to, dzisiaj różnie ktoś na to patrzy też. W każdym razie owi Baskowie mają, ich grupa krwi już sama mówi o niezwykłym pochodzeniu, bo oni wszyscy mają identyczną. I mało tego, ich konstrukcja biologiczna, jakbyśmy je pod kątem biologii gdzieś, powiedzmy, tak rozłożyli na czynniki pierwsze, to według biologów jest to zupełnie inna rasa ludzi. To jest zupełnie inny gatunek, o tak trzeba powiedzieć. Nie rasa, to jest inny gatunek ludzi, z czego się niewielu chce zgodzić, a jednak zobacz sobie, że na przykład jeżeli ty i ja nie moglibyśmy mieć dzieci z jakąś panią, kobietą z Basków, ponieważ nie doszłoby do zapłodnienia. Jest to po prostu niemożliwe. To jest bardzo ciekawe, unikalne. Dzisiaj, ja czytałem o tym dużo artykułów. Baskowie zresztą nie wpuszczają nikogo w ten krąg, jeżeli ktoś z zewnątrz, a jeżeli już, bo takie rzeczy też się zdarzają, to dzisiejsza medycyna zna metody, że można po prostu za pomocą medycyny, tabletek i wszystkich chemicznych środków odwrócić ten proces na ten czas ciąży, ale z natury nie jest to możliwe, co znowuż według naszej tu klasyfikacji jest to obcy gatunek w takim razie, skoro nie może dojść do naturalnej prokreacji. Więc to są Baskowie, są niezwykle ciekawi i w ogóle konstrukcja ich języka zupełnie inna i niektórzy twierdzą, że być może Baskowie posiadają ten język, który był jednym z pierwszych języków w ogóle, takim globalnym językiem. To jest też ciekawe, ale to jest tylko hipoteza. I jeszcze do Basków dochodzi jeszcze drugi taki lud, z którym nie wiadomo dokładnie, co się stało, to znaczy stało, zniknął, to są Piastowie. Piastowie i Baskowie to byli bardzo podobni do siebie anatomicznie ludy. Gdzie dzisiaj, ja nie wiem, ktoś mówił mi, że niby gdzieś jakiś Piastów znaleźli, ale z tego co ja próbowałem... To ja mówiłem o tym, że ten lud w ogóle nie pasuje jako dziedziców, czy jakby twórców tego rodu, bo to niby według historii... Teraz była konferencja historyczna... Jakoś Piasta nie znaleziono. Nie ma żadnych dowodów, że Piastowie to byli Polacy, a jacyś Słowianie, bo oni... Opolczyka zbadali... To miał jakąś dziwną haplogrupę niepolską, natomiast była konferencja teraz rok temu historyków i sami stwierdzili, że tak naprawdę musimy sobie jasno powiedzieć, nie ma żadnych najmniejszych dowodów na to, co nas uczą w szkole, że to byli jacyś pierwsi założyciele państwa czy coś takiego polskiego. Bardziej byli to Piastuni, ktoś ich tutaj albo przysłał do kontroli czy do piastowania jakichś stanowisk, natomiast jak były wokół Poznania 90 grodów, to jak oni przybyli, to zostało 20. Czyli widzisz, że wojowali z nami raczej lub po prostu za ich czasów po prostu te grody zostały podbijane. Także... No widzisz, bo problematyka jest taka, że my często mierzymy te wydarzenia historyczne naszą miarą, zapominając, że dawniejsze rodowe struktury nie miały nic wspólnego z państwowością. To były, no tak, oczywiście, to były że swoje, tak. No. Oni jak albo się, powiedzmy, zwalczali się, lub też budowali koalicje, jeżeli jakieś zagrożenie większe. No rodziny, to były takie, wiesz co, jak w filmie Krzyżacy, był ten Jurand, to miał ten swój gród, miał ten swój herb dzika. Ja mówię jako przykład, bo wiadomo, że... Tak, to były konglomeraty takie własne, powiedzmy. Tak. Pod własną, i to były, i one dawały dużą siłę, bo nawet jak ruszali w jakąś bitwę, to tam te rody się wymieniały, dzisiaj będą przewodzić te rodziny, jutro inne, ale tworzyły pewną całość. Tutaj nie było granic oczywiście, no były kultura, był język, były tradycja, ale też można powiedzieć, że ten mur chiński, bardzo ciekawa rzecz, bo jak mówiłeś o tych poatlantyckich ludach, które się rozprzestrzeniły w różne kierunki, to ten mur chiński też wygląda na to, że to nie Chińczycy zbudowali, jeśli te armatki są skierowane jakby wewnątrz Chin, to też jakby pokazuje jakby odgrodzenie się od najeźdźców, prawda?
Wiesz, mógłby też zostać zdobyty i powiedzmy armaty tamto. To są ciekawe rzeczy. Ja też o tym słyszałem, o tej hipotezie właśnie i to jest też taki jeden z moich planów, wybrać się po prostu tam i sobie obejrzeć. Gdyż ja wiem, na przykład jeżeli chodzi o ten chiński mur, to co jest dostępne, powiedzmy tak, znaczy on jest dostępny w sumie w dużej mierze prawie cały, natomiast tam, gdzie turyści jadą, to są tylko wybrane fragmenty, takie najbardziej zachowane. Natomiast strasznie ciekawe jest, kiedy pojedziemy wzdłuż tego muru, gdzie już się skończą te turystyczne historie i gdzie zastaniemy nie już mur, tylko ruiny jego. Jest to niezwykle interesujący krajobraz tego muru wkomponowanego i to właśnie to jest to, co, ale to, co ci powiedziałeś na przykład, jest niezwykle właśnie ciekawe z tymi kierunkiem tych armat na przykład, czy czegokolwiek. To są właśnie fenomeny, według mnie, które czekają na wyjaśnienie. Są wyjaśnienia, ale niektóre są niezadowalające dla mnie. Ale powiem ci ciekawostkę, jak ja to dzisiaj obserwuję, jakie elity rządzące, jakie mają różne techniki manipulacji, żeby odwieść te ludy od dalszego myślenia o własnej kulturze czy własnym państwie w ogóle. I tak. Zobacz. Zobacz, no. masz taki przykład, kiedy chodzimy do szkoły, czy dzisiaj powiedzmy, kiedy dzisiaj młodzi dzieci chodzą do szkoły, zrobią edukację, nie ma już wypracowań praktycznie, są tylko testy ABC, czyli tam nie ma, kiedy pisałeś wypracowanie na przykład w szkole na jakiś temat, to musiałeś napisać wypracowanie i tam indukowałeś swoją myśl. Natomiast w takich testach ABC nie ma indukcji twoich myśli, są tylko gotowe odpowiedzi, które są żądane, abyś ty te odpowiedzi dał dokładnie takie, jakie są zdefiniowane. Tam nie ma. No właśnie, żebyś się nie pomylił. Żebyś czasem się nie pomylił. Dokładnie, że to jest tylko te ramy są, które zostały nadane. Odpowiedź jest tylko w tych ramach, nie ma wypracowań. Tak. To jest właśnie to, co dokładnie w punkt trafiłeś, to tym, tak. Że. No tak, jak kiedyś były w telewizji te takie pytania, które pokazują inteligencję społeczeństwa, co dzwoniły na 0700, nie dość, że tam płaciły 4 zł za minutę i pytania były. Jaki las mamy w Polsce? Był tak, Las Vegas, Las Palmas i Las Tucholski. I ludzie dzwonili, powiem tam 20-30 zł już im zjadało, ale oni wiedzieli, że to jest Las Tucholski, bo jak Las Vegas, Las Palmas, to nie las. Ale to chodziło o co innego zupełnie. Tak, tak, ale podpucha była taka, że to mało kto wie, nie? I dlatego ludzie dzwonili. Ale powiem ci odnośnie Katalończyków, jak ten Katalończyk nagrał kilka lat przed przed Kaszmarskim oczywiście, nagrał tą patriotyczną pieśń wolnościową, którą tutaj puścimy, tam jak byliśmy z Arturem, to tutaj właśnie też tutaj w tej Katalonii. La vici zeta parlava, de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben torcada, deu ser ja. To się dowiedziałem, że ich nazywają El Polacos, tych Katalończyków. I ta piosenka właśnie wyzwoleńcza, czy taka wolnościowa Kaszmarskiego, no jest oparta na, to nie jest jego piosenka, tylko to jest jakby, melodia jest w ogóle zaczerpnięta od tego Katalończyka, który kilka wcześniej
to śpiewali ci Katalończycy. Także no, Polacy z nimi jakieś takie, niektórzy mówili, że oni tak szeleszczą jak Polacy, że coś w tym może być. Natomiast oni cały czas walczą jednak, żeby się odłączyć od tej Hiszpanii, od tego króla Hiszpanii, bo oni wiedzieli, że kiedyś tam należeli pod króla Francji i tego, ale cały czas walczą. Ale zobacz, jakie techniki na nich mają. I Barcelona, która ta Blugrana, prawda? To też jest bardzo ciekawy wątek odnośnie Burgundczyków, które jakby jest ten motyw, gdzie oni tutaj byli między Niemcami a Polską i później się przemieścili na terenie Francji i tam niżej do północnej Hiszpanii. I oni mają. Aha, i teraz Tak, wymyślili sobie. Burgundowie, tak, dokładnie. Tak, Burgundowie, właśnie. I oni wymyślili sobie, że. Nie udaje im się tak odłączyć, ale ta Barcelona, klub piłkarski, jest tak na tyle rozpoznawalny jako kataloński klub, że to jest więcej niż klub, tak oni się tak promują. Natomiast wymyślili sobie, że Barcelona musi stworzyć superligę piłkarską i chce się jakby odłączyć od tej ligi, wiesz, troszeczkę odseparować od tej ligi hiszpańskiej. I już elity się zorientowały, że coś kombinują, że jak powstanie ta Superliga, gdzie oni będą grać z innymi najlepszymi zespołami w Europie, to oni nie potrzebują ligi hiszpańskiej, żeby tam grać. I momentalnie zaczęły się problemy Barcelony. Pojawiły się jakieś podejrzenia, łapówki, że opłacają sędziów, wiesz, i to widzę, że tak, ani nie ma stuprocentowych dowodów mocnych, ani jeszcze jest oskarżenie, ale nie ma wyroku, nie ma potwierdzeń gdzieś i to widać, że to trochę ta sprawa śmierdzi. Jak tylko ktoś myśli, żeby się oderwać, tak samo jak Walia myślała, żeby się troszeczkę od Wielkiej Tak. Brytanii odseparować, to już tam Margaret Thatcher wymyśliła, że może im zalać kopalnie, żeby już tam mogli się nie stanąć na nogi. Wiesz co, to jest właśnie, to trwa cały czas. Takie coś jest pilnowane i obserwowane. Powiem, że w Niemczech mamy coś takiego. Mamy Bawarię, czyli Tak. Bayern. I Bawaria nigdy nie było i nie będzie kanclerza z Bawarii, ponieważ Bawaria uważa się osobiście za osobne państwo. Jakby tak, i oni chcą, jakby mają cały czas taką tendencję się odłączenia. Nawet były mecze piłkarskie czasami. Był, nie wiem, 2 lata temu był mecz reprezentacji Niemiec przeciwko Bawarii. No, Tak. wiesz, no to już Tak. mówi coś na Tak. temat tego. I to samo jest z mieszkańcami Helgolandu. To jest też ciekawe. Oni też Helgoland, chyba walczyli o niepodległość. Znaczy, tam ich dużo Helgolandczycy nie mają. jest. Nie? Mają właśnie 1400 Helgolandczyków, mają własny status, nie płacą podatków No i bo cały czas, wyspa. czy Wyspa. wyspa, cały czas niemiecki rząd usiłuje ich jakby skrócić i na przykład dba się o to, że zabrano szpital stamtąd, po to, że ktokolwiek, na przykład A żeby się nie rodzili tam. żeby się tam nikt nie rodził, to helikopter przylatuje na wyspę i zabiera, żeby broń Boże się nie urodził nowy, bo jak się tam Prawo ktoś ziemi urodzi, wtedy jest, tak. to masz ten status, a oni, im zagrożono kiedyś, jeszcze pani Angela, ta słynna cesarzowa była, pani Angela Merkel, się nie boimy tych słów, zarządziła kiedyś, że koniec z tym Helgolandczykami i oni będą od jutra płacić podatek, bo to, co to jest? No to Helgolandczycy, to też trzeba powiedzieć, że dzisiejsi potomkowie byłych piratów, więc oni twierdzą, że oni przetrwali wszystko i się tego też nie obawiają. I nastąpiła taka petycja, że jeżeli oni im podatki narzucą na te 1400 osób, to oni zrobią referendum na temat wyjścia z Europy. Bo oni, wielu z nich, właściwie wielu, prawie wszyscy są spokrewnieni z Wielką Brytanią, z Anglią, bo Helgoland został sprzedany. Tam w XIX wieku został sprzedany, kupiony, zamieniony. Się Niemcy zamienili jedną z kolonii. Cesarz Wilhelm II, jeśli się nie mylę, zamienił się z królem na ten. Właściwie wszyscy mu to zarzucali, że taki kawałek skały za jakąś kolonię bogatą. To chodziło o strategiczne wtedy problemy tam. Ale jakby nie było. I oni chcieli się odłączyć, zrobić referendum. I od tej pory jest cisza. Nikt już nie mówi, że chcą im nałożyć A, no podatki. widzisz, no to właśnie wiedzą, jak pogrywać z nimi. Tak samo jest wiele takich ludów, Kurdowie też, ja z Kurdami pracowałem w Wielkiej Brytanii. Oni mają jeszcze tą wiedzę. Ja w ogóle dostałem pracę w 90 roku, to pamiętam jak dzisiaj, jak wszedłem do jej restauracji, no i tak ciekawy zawsze świata, pytam, skąd pochodzą. A oni mówią, a tam nie będziesz wiedział, my Kurdowie.
A ja mówię, to wiedziałem i mówię, kurczę, to Kurdowie powinni mieć własne państwo. Oni się tak, tacy dumni poczuli, że ktoś wie, a ty skąd w ogóle jesteś? Ja mówię, z Polski. A nie chcesz czasami pracy u nas? I tak właśnie 2 miesiące dorobiłem jako tam, jako może nie student, tylko tam pojechałem do szkoły, ale sobie tak mówię, pracowałem, jeszcze się uczyłem. No i tak się poznałem tą ich technikę gotowania, tam o historii mi opowiadali, mi to w ogóle tak zawsze fascynowały te ludy. A oni w ogóle czuli tą bardzo mocną odrębność, że to nie są żadni jacyś tam Arabowie czy Tak, Irakijczycy, oni są Kurdowie. podobnie, tak, zupełnie No. coś innego. I to jest, widzisz, to jest ten problem, to właśnie problem, to są pokłosia. Tak naprawdę ja zawsze mówię, to są pokłosia różnych katastrof, gdzie ludy potraciły swoje tereny Tak. i potem, ale naród ocalał. I Kurdowie, że się nie mylę, 40 milionów, tak, chyba to jest Bo potężny, też, dlatego no jest tak, jeden z większych takich, który. jeden z większych, dlatego to nie ma moim zdaniem innej alternatywy, jak dopóki się to nie stanie, to będą konflikty. Zresztą dawniej też tak było. Dawniej się to tłumiło, kiedy można było. Zobacz, Wielka Brytania, Walia, Anglia, Szkocja. Do dzisiaj niby Wielka Brytania pod jednym królem, ale w rzeczywistości są siły, które cały czas tą kulturę własną jakby popierają i w dzisiejszych czasach Szkocja. Znaczy, ja tam 9 lat spędziłem, to ten antagonizm pomiędzy Celtami, czy tam Szkotami, Irlandczykami do Anglików, do Anglosasów, to kosa jest, tam się nóż otwiera na każdym momencie, jak w ogóle jak gra w piłkę Anglia tam ze Szkocją, czy z Irlandią. Ja w ogóle na północy tam byłem już bliżej granicy tych ludów. Bo czytałem też historię tych miejscowości, Leyland, gdzie ja byłem, to były miejscowości założone przez Wikingów, wiesz, także. Tam jeszcze Anglosasi nie docierali tak bardzo. Oni, tak można powiedzieć, połowę tej wyspy zajęli, te wpływy rzymskie, a wybili Brytów, tych rdzennych mieszkańców, najechało tych Anglosasów tam i oni w ogóle nie byli związani z tymi terenami. Oni się zawsze są uważani jako obcych. Tak samo Walijczycy, tak samo Szkoci, Irlandczycy traktują ich jako przyjezdnych. Także ten akcent ich i kultura i nawet powiem Zobacz. ci, ta muzykalność ich, to jest typowa cecha właśnie opisywana przez tego Marokańczyka w Londynie, który mówił, że jest tam w góry Atlas, to oni są do ciebie podobni i tak właśnie No lubią tak, no grać bo instrumenty. to jest ten lud, który wywędrował. Zobacz, nawet w drugiej, jeżeli to już tak wejdziemy trochę w spiskowe teorie, ale czy nam się to podoba, czy nie, jest tak po prostu. W II wojnie światowej, bo to jest właśnie ciekawy taki paradoks, Anglia i Francja wywołała Niemcom wojnę, a nie odwrotnie. I Hitler nie wywołał wojny Francji, tylko odwrotnie. Więc on próbował cały czas jakby się z nimi w jakiś sposób dogadać, ponieważ ci Anglosasi byli też w Anglii, on o tym wiedział. I rząd brytyjski nie chciał się na to zgodzić, natomiast on cały czas i jego ludzie szukali kontaktu z królewską rodziną No tak. Londynu, żeby za pomocą ich wpłynąć na rząd i zawrzeć pokój, żeby mieć wolną, powiedzmy, rękę do działań na innym froncie. I nawet była akcja przeprowadzona, kiedy, bo wiadomo, że jeden tamtejszy, nie wiem, kto to już był, to był ktoś, kto mógł być królem, miał duży wpływ na rodzinę królewską, był wysoko postawionym księciem i on miał swoją siedzibę w Hiszpanii, która była neutralna, więc była taka akcja porwania tego właśnie członka rodziny królewskiej po to, aby wpłynąć na rząd brytyjski w czasie II wojny światowej, co się nie udało. Angielski wywiad to po prostu wykrył i króla ewakuowano odpowiednio na 2 tygodnie, czy na 2 dni, już nie pamiętam, przed uderzeniem komandosów na siedzibę niemieckich tego króla i go zabrano do Anglii, gdzie Hitler wydał polecenie, że to nie będzie porwanie, tylko on jako gość będzie przybywał. Oni sobie go ugoszczą, po prostu go wezmą i go ugoszczą. I on liczył na to, że za pomocą właśnie tego księcia nastąpi kontakt dyplomatyczny z rodziną królewską w Londynie i sobie doprowadzimy do pokoju właśnie z Wielką Brytanią. To są takie, co mówi, że cały czas usiłowano na tym etnicznym polu coś zrobić, na tej Tak, platformie tak. etnicznej, że to są jednak, jakby nie było, Anglicy czy nie, ale jakby nie było, to są
Zaksowie, bo się mówi Dokładnie, no, anglosaski, tak? Kobourg Gotha, te ludy, te rodziny królewskie, to tam bardziej są przyjezdne jak rdzenne, powiem ci szczerze. Bo jak się rozmawia już z Walijczykami, z Celtami, takimi z tej wyspy, Brytami, którzy zostali jakby wycięci, ale tam są jeszcze ludzie, którzy chcą kontynuować. W Glastonbury specjalnie są takie miejscowe, gdzie jest ta pamięć zachowana tych rdzennych mieszkańców. Jest nawet film chyba na Netflixie, Brytowie. Nie wiem, czy to... chyba tak to jest. To tam tego ludu już nie ma, ale ta kultura, jak oni byli związani z tym szamanizmem, z tą ziemią, z tymi obrzędami, to jest inny lud. To dotyka, to jest to, co ja zawsze mówię, to dotyka tej mgły już, a przynajmniej mgły Avalonu. Enyni vrelein, abrilom, konos tussa a human culture than skanon more the frog prince the David Putnam. Toy harlishin, vimehain, skew kyol, agasinshin, vishainta timwa, agashe roma, or her lahela couple tape, agas hershi huliad. Tej mgły już, a wszyscy mgły Avalonu. Z mgły się wyłoniło coś. Ta właśnie wyłonił się nagle i to jest, my do tej mgły docieramy tam gdzieś do 3000 lat i dalej jest mgła. Dalej nie wiemy, co się dzieje. To są tylko wtedy przesłanki, legendy, to są właśnie te wszystkie informacje, które zostawiono sobie przez druidów, wędrowców, merlinów i tego typu. No powiem ci... niezwykle ciekawy aspekt właśnie tej historii. Dla mnie też takie źródło właśnie, czy też próba zajrzenia za tą mgłę, bo też tam są właśnie legendy, skąd właśnie te ludy przyszły, bo my zawsze mówimy o Europie, o Nordykach, o Skandynawach, o tutaj środkowej Europie, o tych ludach, ale to jest zawsze już po katastrofie, po tych, co właśnie wspomniałeś, po tej granicy jest to. Co było przed, skąd oni się pojawili? Jest ślad, że właśnie gdzieś jeszcze w dawnych czasach, w tych prawdawnych, ja nazwę to prehistorią, tutaj nie chciałbym się na jakiś konkretny czasowy okres, bo nie wiemy. Wiemy, że gdzieś przez most północny właśnie od strony Grenlandii przyszedł lud. Uciekał też prawdopodobnie i niektórzy badacze twierdzą, że właśnie być może było to pokłosie tego potopu słynnego, który gdzieś jest opisany w Biblii, który zmusił, gdzie ziemia została przebiegunowana być może i drastyczna zmiana pogody spowodowała misję, można by powiedzieć, taki eksodus ludzi z północy, gdzie po prostu... To były też ludy morza, tak, jeżeli przeszli przez ten most północny, bo tam można było od wyspy do wyspy, aż do Norwegii, gdzie właśnie rozpoczyna się ta historia wyspy Thule, że od tej Thuli zaczęło się zasilać. To jest też ciekawe, to jest mało badane, bo tak jak wspomniałeś, też nikogo nie interesuje to za bardzo, bo to będzie bardzo ciężkie do badań, trzeba byłoby tam podwodne wykopy robić i wykopaliska i tak dalej. Zresztą Grenlandia, jeszcze mamy ją pod śniegiem, który się topi. Kto wie, co tam wyjdzie z tych lodów. Dokładnie, to samo z Antarktydą, ale powiem ci ciekawą trasę, północ, południe, południe, północ. Jak migracja tam i z powrotem, tych ludów w danym czasie. I w tej 17-wiecznej kronice irlandzkiej ta autorka opisuje, i tutaj jest kluczowe, że my musimy wiedzieć, że język też, fonetyka zmieniała się z czasem, czyli... Ewoluował, oczywiście. Tak. H, na przykład literka G w Holandii czytana jako H, na przykład H na G jest wymienne, prawda? Czyli na przykład Gulliver, Hul, Hal, Hol, czy Walia, W na H, czyli mamy tutaj, znaczy przepraszam, W na G, czyli Galia, dzisiaj jest Walia, prawda? Galicja. No właśnie. I tutaj ten lud Chaldejczyków, masz Hal, Deal, Hal, znowu Hal jest. I ten lud, no i właśnie on, idąc na część z nich, uciekając, bo oni też tam byli podbici przez Sumerów, uciekając na Wyspy Brytyjskie, jest ślad, ona opisuje, część z tych mędrców z wiedzą ucieka na Wyspy Brytyjskie na północ i zakładają stowarzyszenie Kaldea, a później zostało ta Kaldea przekształcone w nazwę Kuldi przez dwa i.
I w celtyckim, w tym gaelickim języku jest to kościół, to się nazywa dzisiaj kościół Kuldis, praktykujący wiedzę druidów, opartą na wiedzę Chaldejczyków. Tak naprawdę to jest jedno i to samo. I to jest właśnie wykorzystanie tej wiedzy, a wiadomo, że dzisiaj na świecie pierwsi chyba z tą taką wiedzą byli ci właśnie znani, ci Chaldejczycy, jeszcze w Biblii opisani jako Trzech króli, trzech magów, trzech astrologów, trzech Trzech Chaldejczyków. Czy... mędrców, tak. No, także te ludy niekoniecznie musiały być semickie. W tamtych czasach prawdopodobnie tak by przemieściły się na południe, a potem po prostu z powrotem, jak te już przychodziło do O, zobacz, normalizacji tego, to. sam rytuał obrzezania na przykład, to był, pochodził tak naprawdę od ludów, właśnie to, co mówisz, zamieszkujących swego czasu terenu Wielkiej Brytanii. Też wśród Keltów, Celtów, Skytów była taka tradycja, że się obrzezało, z tym, że to obrzezanie miało charakter symboliczny, zrywało się gałęzie drzewa i układało je w to, co jest teraz słynna semicka A, świecznik, menora. który jest właśnie zrobiony w środku jeden, sześć po jednej, po drugiej stronie i w ten sposób układano gałęzie. I te gałęzie przycinano, to było obrzezanie, i je podpalano. Powstawało właśnie takie coś. I tą rytuał się tworzyło, kiedy dziecko nowe się urodziło wśród nich. I wtedy mówiło się na to obrzezanie. I co jest ciekawe, że to obrzezanie powstało później właśnie nagle wśród ludów semickich po kontakcie z, No, powiedzmy, oni byli znani z tego, że kopiowali. przejmowali, też hybrydyzowywali swoje własne. Tak. To jest właśnie też takie historie, jeżeli chodzi o tradycje, i się pociągnie te tradycje, gdzie one dotarły, to zupełnie dla mnie, mnie to jakby otworzyło tak troszeczkę, gdzie pokazało mi, że głębia jest o wiele bardziej ważniejsza. Że tam, jak się zajrzymy w głębię, to dopiero zobaczymy sedno, jak to się mówi. Zobaczysz Dokładnie. sedno, skąd to się wzięło, dlaczego tak jest, po co to robiono. Tam są różne takie wytłumaczenia, że to obrzezano, bo to, tamto, owamto, ale sama podstawa tradycji wynika zupełnie skądś indziej i to szokuje czasami wręcz. To są to, co powiedziałeś, że jest to nie do przyjęcia, bo ktoś dostał nagrodę, bo ktoś Nobla skasował, bo komuś przyznano, bo ktoś pracę napisał, No, no więc właśnie. co robić? No. Palatynacie, tak. Ja bym zaczął od Palatynatu Nadreńskiego, tego Uniwersytet Heidelbergu, bo tam noblistów rodzili co niemiara. Tak. Mendelejew jedzie tam na 2-3 lata i nagle dostaje Nobla za odkrycie tablicy pierwiastków. Natomiast 60 lat wcześniej był jeszcze Newton, angielskiego pochodzenia. On to nazwał zasada oktaw. Jeszcze wcześniej ktoś to inaczej nazwał, to cały czas tam było. I właśnie to jest bardzo ciekawy wątek. Jedna z najstarszych uniwersytetów w Niemczech, ale ta wiedza ostała się jeszcze nie wiadomo skąd. I tam to Watykan potem zrobił skok pod pretekstem kłótni religijnej, już nie pamiętam, o co tam chodziło, ale wywiózł 15 tysięcy zwojów do Watykanu znowu, do tych swoich bibliotek, gdzie tam trzyma no, masę różnych materiałów. I ten Palatynat jeszcze tam, ci różokrzyżowcy stamtąd pochodzą, tam najwięcej. Adam Weishaupt, jak zakładał ten zakon Właśnie. iluminatów, to ci powiem, że większość z tych profesorów Uniwersytetu Heidelbergu to byli pierwsi członkowie tego. Oczywiście, że tak. To było ich towarzystwo, w Tak, których oni się tak, tak. obracali sobą. Zobacz, to też ciekawy aspekt, gdzie wiedza się kumulowała. To właśnie, bo ta wiedza musiała być gdzieś skumulowana. Więc Tak. ten, kto miał wiedzę, ten miał władzę. Ja jeszcze powiem taką ciekawostkę, może jeszcze dotyczącej właśnie, bo tu zataczamy takie koła, widzimy, podróżujemy dzisiaj od No tak, Grecji cały czas północ, poprzez Polska, Niemcy, Afryka Północna. krążymy jak ten lud, który tam uciekał. Werner Heisenberg, twórca teorii kwantowej, czy też jak nazywa się ojciec teorii kwantowej, gdzie w swoim pamiętnikach jest taki epizod, który opisał, bo jak doszło do tego, że on wpadł na tą ideę, właśnie jak ta idea powstała, gdzie ona się urodziła. Więc on zachorował po prostu, się przeziębił i
wysłano go na kur, żeby się podleczył. On miał wtedy 20 parę lat. I gdzie go wysłano? No, na wyspę Helgoland. I on rano o wschodzie słońca go coś w gardle drapało, więc on wstał, poszedł nad morze, a ja byłem na wyspie Helgoland, tam też, więc ona nie jest duża. Podszedł do słupa Heraklesa, tego jednego, tam kilka stało, jeden się w tej chwili zawalił, jeden jeszcze stoi, znaczy tam właściwie jeszcze ruiny tego drugiego stoją, to jest niesamowita budowla, gigantyczny słup z morza. Wystarczy. Tam te szerokie plaże, to tam są, to ja widziałem. No tam takie szerokie nie, tam są, znaczy, no, jeżeli tu tak są szerokie, ale to nie jest ta Sankt Petroni, gdzie. I on wspiął się po tym słupie na górze, jak słońce wschodziło, to myślał cały czas na ten temat i zorientował się wtedy, jakby koncept jej złożył, tej teorii. To jest też ciekawe. Jeszcze mało kto wie, że również na wyspie Helgoland został napisany hymn niemiecki, słynny Deutschland, Deutschland, Tube alles, został napisany również na Helgolandzie i to o wiele wcześniej, bo to się zawsze z nazizmem jakby łączy, natomiast hymn powstał o wiele wcześniej i on był też również na tej wyspie. Ta wyspa słynęła w ogóle z takich epizodów, jeżeli sobie zobaczymy, co tam się wydarzało historycznie, ona była niezwykle ważna. Anglicy chcieli po wojnie ją wysadzić w powietrze, co się nie udało, ale ja o tym opowiem kiedy indziej na temat tego rzeczy. Ale widzisz, takie ciekawostki, gdzie no, dochodzimy zawsze do jakichś węzłów takich w pewnym momencie, gdzie się coś kumuluje. No powiem ci, że to, co ty tutaj mówisz ze mną o czymś, mi to przypomina historię właśnie Stanisława Szukalskiego, bo on tutaj na tym Akademii Krakowskiej czy tam zderzył się, znaczy główny zarzut z jego strony, on był bardzo buntowniczy, miał nastawienie. On chciał, żeby Polska po tym dwudziestoleciu międzywojennym, żeby ona nabrała jakby powrotu do słowiańskości, prapolskości, a nie czerpała z tych wpływów rzymskich, greckich, bo mówi, że to jest obca kultura, dlaczego my mamy to gloryfikować. I ci profesorowie właśnie z UJ-u, to oni mu wiecznie te dwóje stawiali, nie zaliczali mu przez to te jego wypowiedzi. No i on, to, a on mówi, my mamy takie dziedzictwo, my to możemy, czy tu od Słowacji, Czechy, Polska, gdzieś tu, wiesz, To mówisz, dokładnie to dziedzictwo. Ja byłem zafascynowany, kiedy przebrnąłem przez te archiwa, tutaj brnę do teraz, że zauważ, że zawsze ta fascynacja, jeżeli wchodzimy w takie tematy, nazwijmy to, niech będzie spiskowe, alternatywne historie, różne takie rzeczy, często ta scena się obraca tam, to zawsze jest fascynacja tą kulturą Bliskiego Wschodu, Egipt, jakieś tajemnica Majów, Inków i tak dalej. My zapominamy zupełnie o tym dziedzictwie, o tym Anen-Erbe, którym tam szukali właśnie oni. My zapominamy tego, co tutaj się działo i co tutaj się wydarzyło. Tu wygląda na to, że tu było epicentrum czegoś, jakiejś kultury, która po prostu swoje, to co jest tam w Bliskim Wschodzie, w Indiach, to są ślady, które oni zostawili po straceniu swojej kultury, po kataklizmie, gdzie musieli się rozejść, uciec. To jest pokłosie tego wszystkiego, bo tak to wygląda, te szlaki wszystkie bursztynowe czy taki. Nawet ja powiem, że jest nawet to Deniken, ja już nie pamiętam gdzie, nawet Deniken, to jest też ciekawa postać, do dzisiaj bardzo człowiek, który ja ostatnio widziałem prelekcję jego, to powiem, że jak na 80-paroletniego człowieka, to powiem, bardzo świetle, bardzo taki umysł świeży, można też o nim mówić, to on właśnie nawet też gdzieś odnalazł nie tylko bursztynowy ślad złoka, taki srebrna, bursztynowy, cynku, ale też uranu, z tym, że problem jest, bo można sobie wyobrazić, do czego cyn, czy bursztyn, czy złoto, ale do czego uran, to już będzie sobie nam ciężko wyobrazić, na co to komu, jak to się mówi. A takie coś też istnieje. To jest niesamowite. Ja uważam to za... Dlatego dla mnie, ja skupiam się bardzo mocno właśnie na tej historii, prehistorii, tej tajemnej historii Europy, która po prostu została zakryta. To też wynika, też trzeba powiedzieć, z historii samej Europy. Wieczne wojny, przelewy ludów, przebudowa tej Europy. To Europy już wielokrotnie, infrastruktura, tu miasta i tak dalej, one też zniszczyły po części to, co mogło gdzieś tam istnieć, ale to nie znaczy, że tego nie ma.
to jest, są pozostałości starych kamieniołomów, starych jakichś zamków, choćby Wawel, zobaczmy sobie, na czym on stoi, w jakim miejscu i co tam pod spodem było. To jest no niesamowite. Ja też byłem kiedyś na Górze Ślęży w tym kościele w katakombach tam i to mnie też zaskoczyło, na przykład takie rzeźby, jaszczurek na przykład, czy coś takiego, czy też to znalezisko, gdzie znaleziono takiego mini sfinksa na Górze Ślęży. To jest też niesamowita historia, też moglibyśmy też mówić o tym, co my tu na własnych terenach mamy, ale to zainteresowanie, to jest tak jak jest jakiś trend, gdzie wszyscy szukają teraz w Wielkiej Piramidzie czegoś, co jest też arcyciekawe, arcyciekawa budowla i też można się na niej skupić, ale tak naprawdę no, tutaj mamy nie mniej, mało kto wie, że w Góra Radunia, ten bliźniacza czy siostrzana Góra Ślęży, na której są tak zwane wały kultowe, po których została już tylko kupa kamieni, to mało kto wie, że kubatura tych budowli była większa niż piramidy Cheopsa. To jest też no to przecież tutaj swojej świetności. Tak, tutaj powiem Ci takie coś, że jest, ja mieszkam w regionie najbardziej obsianym przez kopce w całej Europie, tylko że nie mówię pod kątem wielkości tych kopców, tylko ilości takich mniejszych, średnich kopców i tutaj nawet sami ludzie na georadarze widzą i mówią, tutaj gdzieś w Krzeszowicach jest kopiec, weź to zobacz tam i jedziemy z Francem, patrzymy, jest faktycznie, trzy wały są. Widzę, że to nie jest naturalne, bo są wał, wale i jeszcze taki mniejszy. Tak, mniejsze, tak. I wiesz, i one się wiążą, bo to oczywiście Kraków z tego też jakby znany, no i profesorowie z UJ-u zobaczyli taką zależność, że zbadali wschody i zachody słońca znad kopca, kraka i zachód i one dokładnie dzielą i tam jest super matematycznie to wyliczone. Mówią, nie wiadomo kto to nasypał, ale na pewno musiał być dobrym matematykiem czy astronomem, skoro tak ustawili kopce, że wyznaczają cztery pory roku, czyli dzielą bierz rok na cztery równe części. No i to już sam fakt tego, że ta matematyka nie tylko w piramidach jest zakodowana, ale tak samo w tych kopcach. Bo tutaj kopiec może być owalny, ale tu chodziło właśnie o te, wiesz, te cykle, no nie? Że miałeś ten naturalny, to co ci ostatnio pokazywałem, jak się słońce, precesja tego słońca, że wtedy, kiedy wschodzi słońce w danym znaku, to oni wiedzą, ile lat już może minęło, nawet przeszłe pokolenia, minie 1000 czy 2000 lat, ale my na tej podstawie możemy zbadać, kiedy oni to wybudowali. No bo jak jest reset, nic nie wiemy, to możemy się cofnąć, wiesz, to można to bardzo dokładnie obliczyć, co do roku, kiedy zostało to wybudowane, bo wiemy wtedy, jakie były te konstelacje, nie? Kiedy wschodziło i kiedy zachodziło słońce, w jakich konstelacjach. Właśnie to jest to, ja to uważam, to jest świetne narzędzie. Zresztą same megality, kultura megalitów, rozkwitła, one się też posuwały, zauważ, z północy w kierunku południowym megality się posuwały i one szły właśnie po tych, zaczęło się to około 3000 lat temu, ich taki wykwit. Niektóre były jeszcze wcześniej na pewno stały, ale one stały tam właśnie, czym wcześniej, tym bardziej na północ. Czy też menhiry, dolmeny i ten cały system kamieni, który stoi takich właśnie słupów mini Heraklesa w Danii, ileś tam tysiąc ileś ich stoi ustawionych, gdzie ktoś kiedyś też na początku myślano, że to rzymska armia postawiła, jak szła, ale potem się okazało, że w rzymskich kronikach również piszą, że oni natrafili na to i tam legendy głosiły, że to zaklęci widocznie wojownicy w kamieniach i tak dalej. Do dziś nie jest wiadome, dlaczego to postawiono i kto to postawił, bo jeżeli, oczywiście można taki kamień wielotonowy za pomocą dźwigni i tak dalej, nie trzeba koniecznie jakichś maszyn sobie, można to wyobrazić, dlaczego nie, tylko że mimo to się powstaje pytanie, po co i kto to robił i żeby aż taki wysiłek robić, targać kamienie wielotonowe, po jakiego grzyba. Nasza nauka kwalifikuje, okej, Flintstonowie, tam Fred Flintstone, epoka kamienia, prawda, primitywy, tam w skórach chodziły i tylko jedna im rzecz się nie zgadza. W Baalbeku ileś milionów ton, czy tam tysięcy ton i takie coś, wiesz, zrobić. Tutaj to się w ogóle nie zgadza. Zgadza się ich narracja, że to dzicy, którzy tam za pomocą dźwigni. Tak, ale zobacz, że nikt nie bierze pod uwagę cykliczności zdarzeń. Na przykład jeśli starożytni wiedzieli, że co jakiś czas dochodzi do takiego tak zwanego resetu, czy to poprzez jakąś kometę, czy to poprzez
promieniowanie słońca, które nagle jest, zwiększa się i to w ciągu paru dni może nastąpić promieniowanie jak w Nagasaki czy Hiroshimie, nie? I może powodować, to jest hipoteza oczywiście, ale może spowodować poparzenia takie, które my uznajemy, że to jest dżuma. I jeśli oni wiedzą, że co jakiś czas ta cywilizacja traci tą wiedzę, no to jest jedynym sposobem zapisać wiedzę w takich wielkich głazach, które tak. odporne są na czas. Dokładnie. Ale jest matematyka zapisana, bo gdybyśmy naukowcy się dzisiaj bardziej wysilili i nie mówili o kopcach w formie jakiegoś, wiesz, usypanej ziemi i tam wiecznie oni widzą grobowiec w tym, prawda? Tylko, że wiele kopców nie ma tam zwłok, ani jak badali, nie ma... W piramidzie też nie było zwłok w środku. No wiesz, to jest właśnie ten paradoks. Wiesz, ja powiem ci, że to mnie fascynuje też, właśnie ta epoka megalitów. To jest też, zobacz, nawet nie wiem, czy wiesz, ale nawet ja już teraz ci też z pamięci nie powiem, bo to przeze mnie przeszło tyle już, ale powiem ci, że w Europie, bo to trzeba powiedzieć, w Europie jest kilka budowli megalitycznych, takich bardzo małych, w formie kamieni. To jest jeden kamień na przykład. I jest układ słoneczny, który się ciągnie przez całą Europę. Jest Słońce, Wenus, Ziemia, Merkury, Wenus. Po kolei są planety. Dokładnie te głazy są dobrane i wielkością, i dystansem proporcjonalnym, który my dzisiaj... A widzisz, to są odbicia lustrzane, to co w niebie, to i na Ziemi. To są bardzo często opisy konstelacji z nieba, po prostu obserwacja nieba. I jeśli oni je ustawią na dany moment, to ktoś za 2000 lat do przodu, jak będzie mieć wiedzę, będzie mógł wiedzieć, że ta osoba to zostawiła swój taki footprint. Może odkryć informację. Göbekli Tepe, ten kompleks cały, który tam został odkopany w Turcji, który jest o wiele starszy niż piramid, nagle się okazało, że jakaś kultura tam istniała, która zniknęła i to jest też moment, w którym pojawiło się tam tryb osiadły i tak dalej. Nie wiadomo skąd. Nagle nic z tego, nic owego. Przyszli ludzie, którzy rzucali kamieniami i zaostrzonymi kijami w mamuty, powiedzmy przysłowiowo, i nagle wpadli na pomysł, że budujemy sobie taki kompleks tam z relifami. Co ciekawe, badania wykazały, profesor Klaus Schmidt prowadził, też z Niemiec, z Niemiec akurat to był, jak zawsze, ale zresztą jeszcze z jakimś polskim profesorem, który tam później doszedł, już teraz wiem, że tam jakaś współpraca była i odkopywali to Göbekli Tepe, Klaus Schmidt już nie żyje i okazało się, że jeden został całkowicie okopany, ale georadar pokazał, że tam jest więcej ich zakopanych i one mają inne ustawienie. One są takie troszeczkę, jeden w lewo, drugi tak i się dziwiono, dlaczego tak jest. I potem wykryto, że one były budowane przez 1000 lat, czy przez 2000 lat, najpierw jeden, potem 500 lat drugi. Po co to robić, a potem zasypać? I później się okazało, że dlaczego zbudowano nowy, praktycznie identyczny, ale nowy? Dlatego, że zmieniła się albo oś nachylenia Ziemi, albo coś, i już nie pasował on jako obserwatorium, więc zbudowano nowe, jakby zaktualizowano, zrobiono update, tak można było powiedzieć. I rzeczywiście, masz rację, w kamieniu zapisana historia będzie wiecznie trwała. Jest takie przysłowie w Egipcie, wszystko boi się czasu, a czas boi się piramid. Tak, jest. One stoją po prostu takie gigantyczne, tyczne budowle po prostu przetrwają, nawet jak zostaną zasypane, czy mają szansę na przetrwanie. Żaden papier, żadna płyta CD, żadne coś nie przetrwa tego. Ta nasza technologia, którą my tutaj mamy, nie przetrwa takiej katastrofy. No nie ma szans. Nie ma szans. Dyskietki, dyski, to wszystko jest, dzisiaj jest, tego nie ma. Naszych grobów nikt nie będzie wykopywał, natomiast być może znajdzie się nadal te groby sprzed wielu tysięcy lat, które do dzisiaj można odwiedzać w różnych nekropoliach po całym świecie, też w Europie. Ja też polecam zawsze takie nekropolie, tu niedaleko Hamburga jest też taka fajna nekropolia, która używana była przez parę tysięcy lat. Kamienne groby, one przetrwają też, one za 10 tysięcy lat jeszcze będzie można je odkopywać i badać. Natomiast... No oczywiście, to są te megality, te głazy. Jak ja tutaj chodziłem i widziałem niektóre takie, no chociażby z tej Łysej Góry, te głazy, co spadły, one miały tam od 2 do 5 ton, to powiem ci, kto je tam na ten dach wyniósł, takie 5-tonowe bloki, to ciężko tak. Mówi, wszyscy tak rzucają hasłami, że to proste, że tam tak, w kamieniu... Właśnie to jest, właśnie to ja też to zawsze mówię. Tak, to trzeba powiedzieć tak,
Czy teoretycznie jest to możliwe? Teoretycznie jest to możliwe. No jest, jeżeli będziemy chcieli to w praktyce praktycznie obrócić, nagle się okaże, że praktyczna realizacja takiego czegoś będzie niezwykle trudna. Nie niemożliwa, ale niezwykle trudna. I wtedy dopiero zdamy sobie sprawę, co to za wyzwanie było dla tamtejszych inżynierów, którzy według naszej nauki nie dysponowali żadnymi technicznymi, nie mieli dysponować żadnymi technicznymi pomocami, takimi, których dzisiaj mamy. Zresztą ja widziałem taką analizę, że dzisiaj, gdyby przy pomocy naszej technologii ktoś zapłacił i kazał zbudować piramidę, bo wielu mówi, że to byłoby niemożliwe, byłoby możliwe. Ja rozumiem sobie, tak mówię, że nie problem, byśmy zbudowali piramidę tak samo. To, nie, to są takie mrzonki, że nie, że to, że my, nasza technologia, by to absolutnie byśmy zbudowali taką piramidę bez problemu. Natomiast też byśmy ją 20 par lat budowali. No właśnie. Znaczy, bo mówi się, że na tam 20-30 lat budowana nie jest, ale my byśmy potrzebowali naszą tutaj technologią ten czas na jej budowę w każdym razie, więc to samo też mówi o sobie. Tak samo jak w Egipcie masz Sfinksa i na przykład mamy te kalendarze. Kiedyś używano księżycowych kalendarzy, potem używano słoneczno-księżycowych, miksowały się te dwa, te energia żeńska z męską, bo solarne to zawsze były... No dokładnie Solon też opisywał, właśnie stąd ta data zatopienia Atlantydy, gdzie ona się zbliżyła tak na marginesie do naszej, tutaj bliżej nas. Dlatego właśnie jak ty wspominasz, że księżycowe kalendarze, słoneczne kalendarze, miksowanie ich, jeszcze to chodziły do tego kalendarze, którzy władcy sobie zapragnęli, ponieważ akurat zaczęli panować. Ale więc co chciałem, no właśnie, ale przez to, że widzisz, że żyjemy w epoce dominacji znaku zodiaku, czyli jakby solarnego kalendarza i nikt sobie nie wyobraża, że jak ja mówię o księżycowych znakach, to trudno wyobrazić, co to jest księżycowy znak. Dokładnie. Słoneczny, księżycowy. I zobacz, że jest symbol Sfinksa, właśnie w księżycowych jest to zapisane. Jak zobaczysz sobie 28 konstelacji chińskich, babilońskich, arabskich, wedyjskich, i one się inaczej tylko nazywają, ale zawsze jest 28, bo to chodzi o 28 dni w miesiącu. I tylko inne nazwy są, ale cechy są bardzo, bardzo podobne. Te mity, wiesz, związane z tymi historiami są podobne. Nawet natknąłem się na taki angielski, jakąś, gdzieś tam jest jakaś waza ze złota, która miała wokół 28 tych konstelacji, ale nie mogę tego materiału już jakby znaleźć, bo one są w różnych regionach świata, inaczej się nazywają. Ale zmierzam do w tym Egipcie. Zobacz, jak już wszyscy opierają na kalendarzu słonecznym i stoi taki Sfinks. I ludzie mówią, i tak nie wiedzą, co to jest. Ciało lwa, wiesz, głowa jakaś taka nieproporcjonalna. Właśnie widzisz, powiedziałeś ważne, kluczowe słowo, nieproporcjonalna. A jak pokażę ci tylko po materiale, wkleję tutaj animację wędrówki Słońca pomiędzy konstelacją lwa i panny, to zobaczysz, że jak chcesz pokazać, że Słońce jest już w lwie, ale jeszcze jest blisko głowy panny, tej spicy, to tak zbudujesz tego Sfinksa, żeby ciało było lwa i ta głowa była prosto proporcjonalna do tego, gdzie to Słońce się znajduje. No właśnie. Ja wiem, że on spoglądał na jakieś niebo. Różne są takie, czasami dochodzi też do mnie takie badania, że można sobie czasami leci w telewizji, nawet nasza telewizja to czasami pokazuje, też zdarzy mi się obejrzeć, gdzie nagle, że Sfinks patrzy na niebo, które było 12 czy 20 tysięcy lat temu gdzieś, powiedzmy, by pasowało to, do niego. To wtedy, jak nie założysz, że to chodzi o konstelacje, to tak może wyjść, ale to nie chodzi o konstelacje, pozycję Słońca, tylko Księżyca, wiesz? Także jak weźmiesz, no bo tutaj te ery faktycznie mają 2150 lat, gdybyśmy chcieli wyznaczyć to po tych erach Słońca, no to tutaj by musiało być to daleko, bo to jedna era ryb ma 2150, potem była epoka barana, no i wcześniej była byka, czyli tego złotego cielca, co jeszcze ten Mojżesz mit, tam Mojżesz chciał. Tak chciał spalić, no bo pokazywał, że kończy się, że się zakończyła i baranek Boży wstępuje. Potem Jezus jako rybak łowił te ryby i spotkał tych rybaków, czyli tych apostołów. No to tam cały czas jest symbolika, wiesz, tej ryby, czyli nawet czapka papieża w głowie, to jest kształt głowy ryby. Tak. Ten symbol chrześcijaństwa, dwie ryby. To teraz już końcówka jest. Jeszcze jest na wyjściu z tej epoki.
wchodzimy w epokę wodnika, z tego w Biblii opisanej, to jest chyba Ewangelia świętego Łukasza 22:10, podążajcie za człowiekiem z dzbanem, jak wejdzie do swojego domu. Tak, dokładnie, dokładnie. Wszystko jest, właśnie to jest to, że my często bierzemy pewne rzeczy absolutnie dosłowne, no natomiast właśnie zapominamy o tym, że były to informacje, które też języki były inaczej skonstruowane i się w ten sposób tak, to były też organizacje, które były poniekąd tajemne, więc one też mówiły szyfrem pewnym. Tak, podążajcie tak za człowiekiem z dzbanem było też dla wtajemniczonych, powiedzmy, informacją, a nie dla kogoś postronnego. Tymi nawet cały czas to się dzieje, szyfrujemy wiadomości. Dawniej astronomowie również pisali do drugich astronomów anagramami tak zwanymi, żeby czasami konkurent nie przechwycił tego. Albo żeby ich nie spalić na stosie, bo na przykład Leonardo da Vinci... Albo z tego powodu. Tak, Leonardo, no wiesz, no oni zeszli do podziemia, to już nie ma co ukrywać, że jak była dominacja epoki ryb, to w sprzeczności była każda wiedza. Każda wiedza schodzi do podziemia po prostu. Jest albo hermetycznie trzymana, ale tworzą się stowarzyszenia, które mają jeszcze dostęp do tej wiedzy. Na przykład ja sobie analizuję te właśnie, bo jest też fenomen tajnych stowarzyszeń i one przeważnie te tajne stowarzyszenia są definiowane jako takie szatańskie organizacje, powiedzmy, jako organizacje bardzo takie, powiedzmy, negatywne i to się zgadza w dużym mierze, bo one miały wpływ na politykę i tak dalej, ale jak się znowuż głębiej, cały czas głębiej się tam wgłębia, to się okaże, to dochodzi do pewnie do takiej, w końcu do takiego poziomu, gdzie się okazuje, że jakiekolwiek one nie były, co one miały za cele polityczne, to były cele jakieś tam w danej epoce, które ją definiowały, oczywiście dla siebie, jakiś profit dla siebie chciał uzyskać, to jednak jakby nie było, dzięki tym organizacjom wiedza się zachowała, bo ona by się mogła nie zachować, gdyby nie była hermetyzowana, chowana i dla wtajemniczona. To jest właśnie taki fenomen tajnych organizacji. Z jednej strony one są postrzegane jako bardzo negatywnie, a z drugiej strony jako banki pamięci, w które ich... No tak, no im mniej wiesz, tym ktoś ma tym... Nie ma takiej chrapki mocnej, wiesz, żeby cię tam coś wywieźć, przywieźć i pozamiatać po prostu, no ale jak już... Chociaż ten Palatynat Nadreński... są dokumenty, że zgłaszają się do Marcina z Olkusza, który znał takie pismo. Oni nie mogli tych manuskryptów niektórych odczytać, wiesz, ale wiedzieli, że Polacy to czytają. I tutaj jest to zaproszenie jego jako rektora do tego uniwersytetu tam. To jest chyba 1530 rok, jakoś tak. Też bardzo ciekawa sprawa. Czyli musieli mieć z różnych stron świata różne manuskrypty. I to trzeba było ukrywać, bo to nie zawsze było, bo z jednej strony, bo zawsze był jakiś nadrzędny ten władza, która powiedzmy na powierzchni była, której było widać i ona nie znała litości w takich sprawach. Tam zawsze było pod pozorem, być może obalnie wiedzieli dokładnie, że takie tajne organizacje, to one zawsze w jakiś sposób będą chciały zamienić, może wpłynąć na rząd i one były likwidowane. Ci ludzie byli likwidowani, chociaż starały się oczywiście wpływać na samą politykę i infiltrować całą tę organizację i tak jest do dzisiaj, to jednak no, gdzieś ta wiedza, jednak gromadziły wiedzę. One też wiedziały, że ich moc, ich władza, ich narzędzia, które oni mają do zarządzania systemem, będą tylko wtedy działały, kiedy będą posiadali wiedzę większą od tych innych stron ludzi. I tutaj powiem ci właśnie, że też nie dziwne, że na takich uniwersytetach gdzieś tam w Yale te wszystkie, jak to powiedzieć, tajne stowarzyszenia, czaszki, piszczele, potem rodzą jakichś polityków, prezydentów i jest to ściśle związane z tym dajem tajemnic. I jak tutaj o Tolkienie, jest biografia jego, na Netflixie jest film, można sobie zobaczyć, ale też do swoich materiałów zbieram o nim, o jego ustawieniu urodzeniowym, bo on miał bardzo mocne takie tutaj kierunek dom wodnika, czyli dom z przyjaciół i takich właśnie powiązań z przyjaciółmi, stowarzyszeń. I on na tym Oksfordzie, tam w tej bibliotece, miał dostęp podobno do tej biblioteki oksfordzkiej, tak, gdzie były te mapy, o których mówiłeś, gdzie ta tamica
była jeszcze tu połączona, nie było tej wody i te mapy, które później w filmie to my oglądamy jakieś mapy, ale to nie rozpoznajemy konturów, Nie prawda? znają kontroli. Ja powiem Ci, że Tolkien był cały czas, on opowiadał, on tworzył tą i cały ten film, na przykład ta słynna jego Hobbit, czy też Władca Pierścieni, on bazuje na nordyckich mitach i Tolkien był święcie przekonany, że oczywiście ta fabuła, którą on tam, bohaterowie i tak dalej, to jednak miało się to dziać według niego na prawdziwych terytoriach, na tamtejszych terytoriach, w tamtejszym jakby w sposobie postrzegania też świata. I też występują tam takie, widzisz, postacie, nazwy bardzo ciekawe, jak Hobbici, gdzie również znaleziono nazwy w kronikach i oni mieli właśnie akurat mieszkać na Irlandii. I mniej więcej ta cała ich wioska tych Hobbitów, gdybyśmy chcieli historycznie gdzieś tam, czy tak było, czy nie, ale według tych właśnie starych oksfordzkich kronik, właśnie to są właśnie te Uralindy i inne tego typu historie jeszcze sprzed. Na tym to bazowało. I to jest niezwykle ciekawe, na przykład zobacz, same nazwy, Sauron, też jak sobie wnikniemy w jego atrybuty, Sauron, dinozaur, to też kojarzyło się, i to oko reptyliańskie, które tam zwierzy świeciło się, powiązania z Saturnem, z kultem Saturna i z tak zwanym kultem czarnego słońca na przykład. To są też, to jest temat rzeka, o którym moglibyśmy też tutaj kiedyś Zobacz, sobie że sesję zrobić dokładnie, ale na zobacz, tych. że ten czarny kolor, zakonnice czy księża, do dzisiaj ten kolor jest, czy nawet sędziowie, to powiązanie z Saturnem, z tym. Saturn jednak jest w astrologii antyduchowy, chociaż są. A zobacz sobie fryzury mnichów, gdzie byli wygoleni, mieli tylko taki Takie, pierścień tak. naokoło. To był pierścień Saturna na przykład. To też jest ciekawe, dlaczego tak to wyglądało. Nie chodzili w pierścieniu. To są różne takie właśnie. I to też świadczy, bo zobacz, klasztory były też bankami pamięci. No tak. Bez nich by to nie przetrwało. Tak się mówi, że Kościół jest taka, to są zawsze trendy, zależy na jaką modę natrafimy. Raz natrafimy, że inkwizycja wszystkich likwidowała, potem 2 lata później pisze się, że wcale tak nie było. To zawsze jest, jak tu, Tam była też jak się tutaj. walka, tam też była walka, Tam też była tego. walka oczywiście i dzięki temu Kościołowi, czy katolickiemu, czy jakiemukolwiek innemu, by się nie ostały archiwa. To trzeba też powiedzieć. One dzięki temu zostały też zarchiwowane, bo mogły być spalone, zniszczone, przepadłyby. Oni to gromadzili i dzięki temu wiele rzeczy przetrwało. Choćby i na przykład skąd wiemy o zwyczajach, powiedzmy, słowiańskich, tak nazwijmy to dzisiaj, dawniejszych. Te przekazy się zachowały właśnie, ponieważ mnichowie, zwalczając, wprowadzając, powiedzmy, chrześcijaństwo i zwalczając poganizm, zbierano informacje na temat obrzędów i archiwizowano je i tak No, dalej. musieli wymyśleć sobie takie fuzje świąt, żeby No to pogodzić. już jest druga, to już jest synteza, tak, to już jest druga jakby Synteza. następny krok, żeby w jakiś sposób opanować słynny Konrad Mazowiecki, który sprowadził krzyżaków do Polski po to, żeby oni bunt Słowian zlikwidowali, bo on wiedział, że jak on mógł też zlikwidować ten bunt, tylko że gdyby to się nie udało, to mogło zarzucić, że on jako władca z własnym rycerstwem własnych ludzi w jakiś sposób tam gnębi. A tak się sprowadzi krzyżaków, zapłaci, jak się nie uda, to może zawsze zwalić na Oni na krzyżaków. krzyżaków, tak. To Oni oni to bardzo zrobili. sprytnie, a To oni była. bardzo sprytnie postąpili po tej porażce na Węgrzech. Zrobili coś takiego, że poświęcili tę ziemię od razu papieżowi. Dokładnie, oni poświęcili, podarowali te ziemie, Podarowali, tak. bo wiedzieli, że Konrad może ich wyrzucić, tak jak to zrobił król węgierski. A Tak. w momencie, kiedy oni mu podarowali ziemię papieżowi i jeszcze mało tego, nie tylko, że mu podarowali, to jeszcze obiecali mu jakiś procent zysków, który będzie regularnie tam Ach, wpływał do kasy, więc właśnie. papież rzeczywiście, jak nie wziąć, jak dają. I w wypadku wpadki trzeba było się kierować do papieża, żeby zabrać te No, ziemie z no właśnie, powrotem. ale zobacz, to jest To bardzo było sprytne. zagranie rzeczywiście No. iście salomonowe, można było powiedzieć. To są takie, wiecie, to są Nie do takie. ruszenia, no bo tak jakbyś ty był, zajął sobie jakiś tam teren, nikt ci tam nie będzie brudził z Watykanu, bo to ty jesteś zarządcą na tym terenie i tak. Poświęcasz to papieżowi jako
hegemonowi tak cen. nigdy tam nie przyjedzie w No, odwiedziny ani. no właśnie. To było właśnie naprawdę super, można powiedzieć, jak na tamte czasy, arcystrategiczna decyzja na miarę naprawdę największych. I to też świadczy o właśnie pewnej sztuce pertraktacji, strategii No to i na tak dalej. pewno, No na pewno. No właśnie ten fryzyjski reżyser, ja tutaj może później wstawię tytuł tego filmu, bardzo fajny film, polecam go, on jest chyba na CTA, o tych pierwszych, ostatnich bastionach Słowian, czy tam tych Skandynawów, Ziemgalia, Semigalia, to tamte tereny i tutaj też ta Fryzja i ten fryzyjski reżyser chciał pokazać właśnie, jaka już była determinacja, jak już nie mieli szans, oni byli też truci. Tam z tego Watykanu wysyłali takich mnichów z truciznami, wiesz, tam ci się nie spodziewali, że tutaj robią pojednawcze jakieś tam ucztę wieczorną i tam potruli tak, jak w tej legendzie o popielu. Także pozbawić, tak jakbyś o tych Niemczach, jakby tam przegabacić jakiegoś tam arystokratę, to już mogłoby mieć to ogromny wpływ na to wszystko. Także historie są bardzo ciekawe, ja myślę, że jeśli się zgodzisz i w następnych odcinkach rozwiniemy coś może o Uralindzie, też bardzo taki ciekawy wątek o tych karpiach, o tych rybach, tych pomnikach, gdzie walczono o te stawy rybne, to też bardzo takie związane z nami, z naszą Tak, kulturą tych ciekawe karpiów. tematy jak najbardziej. Ja myślę, że na dzisiaj nam wystarczy tutaj tego, się Tak, troszeczkę tak. rozgadaliśmy, moglibyśmy to dalej prowadzić. Tak, to po prostu możemy taki cykl co jakiś czas pociągnąć z takimi właśnie interesującymi tematami, bo uważam, że warto właśnie pokazać też tą historię. Każda ma, jak kij, ma dwa końce, są dwie strony medalu i zawsze warto to z każdej strony obejrzeć. To jest właśnie ta Tak. sztuka perspektywy, żeby no, to To jest wtedy program dopiero. na uspokojenie, także nie O właśnie, dobry tytuł. odradzamy wszystkim, którzy przyzwyczajeni są do tych 30-sekundowych czy minutowych filmików na TikToku, czy tam gdzieś takich Dokładnie. błyskawicznych zjawek. Tutaj mamy węzły w domu historii, tradycji, spokoju, także tutaj się uspokajamy. Tak, zawsze, ja zawsze też mówię, że pamiętajcie, spieszyć się musi tylko niewolnik. Tak. Wolny człowiek nie musi się spieszyć my też nie radzimy nikomu do takich rzeczy. Można sobie to spokojnie wysłuchać. Ja zawsze jestem za tym właśnie, żeby lepiej takie sesje trwały, zawsze lepiej dłużej niż krócej. Tak, to chyba co? Na dzisiaj chyba wystarczy nam. Tak, do następnego odcinka myślę, że warto, bo tutaj będziemy łączyć te puzzle dalej. No ale bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję Ci, Witku. No i mam nadzieję, że do następnego spotkania. Tak, ja też Ci dziękuję za to, że sobie pogadaliśmy. Ja myślę, że też widzowie będą mieli dużo zabawy przy wysłuchaniu tej naszej rozmowy. Także ja z tej strony żegnam się z Tobą i z widzami i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam serdecznie.